Jest wyzwanie takie, że nie będzie reprezentanta Urzędu Miasta Łodzi, co proszeliśmy panią prezydent Hannę Zdanowską. No niestety dostaliśmy odpowiedź od wiceprezydenta Rosickiego, że zarówno pani prezydent, jak i pana wiceprezydenta nie będzie. Jeżeli państwo są ciekawi, to ja mogę odczytać list, który dostaliśmy w piątek po południu od władz. Natomiast zanim to zrobię, chciałbym przedstawić po prostu tych panelistów, którym bardzo dziękuję za to, że przybyli. I wiem też, że jeśli chodzi o państwa potencjał i merytorykę, bo tutaj się przysłuchiwałem przed panelem, no, państwo też macie zapewne dużą wiedzę, jak patrzę też po twarzach i kojarzę z różnych akcji, więc mam nadzieję, że ta debata no, nie będzie taka, że na pewno nie będzie, tak? Bo ja o to zadbam w stylu wykładowym, jak na uniwersytecie, tylko po prostu, że ktoś mówi zabony przez 2 godziny. Tylko z jednej strony oczywiście szanując i doceniając to, że komuniści przyjechali do nas spoza Łodzi, oddam głos panelistom, natomiast później oczywiście będę włączał państwa, jeżeli będziecie państwo chcieli zgłaszać swoje uwagi, refleksje, żeby ta debata była żywa. Tak jak powiedziałem, ona jest nagrywana, więc będzie też zapis na YouTubie. Natomiast organizacyjnie jeszcze powiem, zanim przejdziemy do meritum, te debaty pod hasłem Łodzianie decydują będziemy robić co miesiąc, to od razu też zapowiadam, jeżeli państwo będziecie zainteresowani, w każdy trzeci wtorek miesiąca o 18:30 to będą tematy różne. Dzisiaj się spotykamy w związku z tramwajami, natomiast będziemy tematy dobierać w zależności od tego, w czym żyje Łódź i czym żyją mieszkańcy. Więc zapewne pojawią się kwestie związane z rewitalizacją, pojawią się kwestie z reprywatyzacją. Tutaj od razu też dodam, że będziemy się starali, oprócz władz miasta i ekspertów lokalnych, zapraszać osoby spoza Łodzi, tak? Bo uważamy, że po prostu dyskusja, jeżeli wyprowadzamy dyskusję poza nasze miasto, to służy po prostu szukaniu rozwiązań i służy wzajemnej rozmowie i jakimś konstruktywnym wnioskom. Niestety, obserwując na przykład debatę przy tramwajach, widzimy, że pewne pytania się nie pojawiają, albo pewne informacje się nie pojawiają, jeżeli rozmawiają osoby z Łodzi. A przygotowując się do tej debaty, okazało się, że no, są pytania i są informacje, które no są interesujące dla mieszkańców, natomiast one nie są w ogóle w obiegu. I mam nadzieję, że dzisiaj państwo wyjdziecie z dodatkowymi informacjami, które właśnie rzucą nowe światło na pewne kwestie. Wracając, będziemy, tak jak powiedziałem, zapraszać ludzi spoza Łodzi. Na przykład też znane osoby, szczególnie takie, z którymi mamy kontakt, po prostu prowadzimy kampanię obywatelską, jesteśmy od wielu, wielu lat w tak zwanym trzecim sektorze. I tutaj aż się prosi, na przykład na którąś z debat zaprosimy też pana Śpiewaka, żeby opowiedział o reprywatyzacji w Warszawie, a przy okazji opowiemy, czy podrążymy temat reprywatyzacji w Łodzi. Też jest temat ciekawy odłączania się, czy możliwości w ogóle odłączenia się bloków od spółdzielni mieszkaniowej w Śródmieście. Taka głośna sprawa związana z tym, że spółdzielcy tam są w dość nieciekawej sytuacji w związku z upadłością i z zadłużeniem potężnym tej spółdzielni. Też jest kwestia, która elektryzuje ostatnio część mieszkańców na Piotrkowskiej, związana ze sprzedażą alkoholi do ostatniego klienta i kontaktując się z mieszkańcami po prostu słyszymy no, bardzo zatrważające historie związane z tym, w jaki sposób magister traktuje mieszkańców, w jaki sposób biznes po prostu
traktuje mieszkańców, którzy mieszkają na ulicy Piotrkowskiej. I też kończąc ten wstęp ogólny, jeżeli Państwo będziecie mieć jakieś pomysły na tematy, to bardzo chętnie prosimy o to, żeby Państwo po prostu je nam dostarczali. Oczywiście to powinny być takie pomysły, które faktycznie powodują, że możemy też tutaj po prostu zaprosić mieszkańców i też znajdziemy jakichś ekspertów, którzy mogliby pewne rzeczy opowiedzieć od strony takiej merytorycznej. To tyle ogólnie o debatach Ludzie nie decydują. Podsumowując, każdy trzeci wtorek miesiąca do wyczerpania tematu. Zobaczymy, jak długo starczy nam siły, energii, poweru. A teraz może przedstawię, ja na końcu się przedstawię, natomiast chciałbym przedstawić naszych panelistów. Mimo, że na początku przedstawicieli zapraszaliśmy pana prezydenta Zgierza, natomiast niestety sytuacja była taka, czy jest taka, jak to w przypadku takich gorących tematów, że nie mogliśmy tego zaproszenia przedstawić dużo wcześniej. Pan prezydent był, czy jest zajęty w tym czasie. Natomiast przysłał osobę, która z urzędu, która jest kompetentna, pani Wąsa, jak się pani mogła przedstawić. Witam serdecznie, dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja nazywam się Iwona Boberska i w Zgierzu jestem kierownikiem miejskich usług komunikacyjnych, także tutaj zajmuję się komunikacją autobusową na terenie miasta Zgierza, ale oczywiście też tutaj mamy cały czas do czynienia, zajmujemy się komunikacją tramwajową, tymi liniami, które są w porozumieniu międzygminnym, czyli dwoma łódzko-zgierskimi. I może tutaj od razu taki, o którym pan prezes mówił, że nie oczekujemy od naszego spotkania takiego typowego panelu. I tutaj teza naszej dyskusji, czy w ogóle tytuł tejże dyskusji dotyczącej konieczności, czy jesteśmy prawda, za utrzymaniem komunikacji międzygminnej pomiędzy Łodzią ościennymi miastami, no śmiem twierdzić, że nie ma tutaj na tej sali osoby, która by powiedziała, że nie ma takiej konieczności. Pani Iwono, ja Panią zatrzymam, bo najpierw chciałem przedstawić, jasne, a Pani już zaczyna rozmowę, a jeszcze wszyscy chętnie są przedstawieni. Stanisław Biega, ja pozwolę sobie bez panowania, ponieważ z Staszkiem znamy się no, właściwie chyba od 20 lat. I jakbyś znaliśmy się w Kolumnie. Tak, jakbyś mógł powiedzieć, dlaczego myślisz, że tu jesteś? Myślę dlatego, że z mojego punktu widzenia historia zatoczyła koło, ponieważ jednym z pierwszych moim działaniem w obronie transportu publicznego, sprawnego i doskonale funkcjonującego była linia trolejbusowa w Warszawie. Ja w 1995 roku wydałem takie pismo Trajusz, które było poświęcone ratowaniu trolejbusu, który jeździł wtedy co 2 minuty, który był zamknięty w Warszawie, pod Warszawą, rzekomo ze względów ekonomicznych, w sytuacji, gdy dostępne dokumentacje pokazywały, że wcale tak nie było, że po prostu przypisywano trolejbusom koszty, które były związane z autobusami. I ja od 16 lat się zawodowo zajmuję transportem publicznym. W sprawie łódzkiego tramwaju mam wiele do powiedzenia, ponieważ jestem podwykonawcą studium wykonalności łódzkiego tramwaju regionalnego. Więc szkoda, że dzisiaj nie ma przedstawicieli władz miasta Łodzi, ponieważ byśmy mogli rozmawiać na temat no, tak zwanych mięsa tego studium wykonalności. Ja tylko mogę powiedzieć na wstępie, że sama część zakładającą modernizację sieci tramwajowej, tramwaju do Ozorkowa, do Lutomierska i do Pabianic, sama ta część torowa kosztowała w zależności od wariantu od 350 do 400 milionów złotych. To tak tytułem informacji wstępnej, bo wiem, że cały czas w obiegu jest kwota 1 miliarda złotych. Kwota 1 miliarda złotych dotyczyła wszystkich inwestycji w ramach tego studium wykonalności, niekoniecznie związanych z samym siecią tramwajową. Staszek jeszcze nie dodał, Staszek jest, reprezentuje Centrum Zrównoważonego Transportu, to jest organizacja pozarządowa, fundacja z siedzibą w Łodzi. Przepraszam, w Warszawie. To tak tytułem uzupełnienia. I Karol Tramer znowu nie panuje, ponieważ z Karolem też się znamy kilkanaście lat i
jakbyś Karol teraz odpowiedział na pytanie, jak myślisz, dlaczego tu jesteś? Jestem, bo zostałem zaproszony, bardzo dziękuję. Nazywam się Karol Tramer, jestem dziennikarzem zajmującym się transportem publicznym. Wydaję czasopismo Zbiegiem Szyn, poświęcone głównie kolei, ale również temu, co powoduje transport publiczny, na co wpływa, jakie daje efekty, a jakie przynosi skutki, gdy jest on słaby. Dobrze. Dziękuję bardzo. I teraz jest, ponieważ nie ma pani prezydent Zdanowskiej, czy państwo chcą, żebym odczytał to pismo, które dostaliśmy? Tak. Bo my częściowo w mediach społecznościowych już to pokazywaliśmy dzisiaj. Więc tak, to jest pismo podpisane przez wiceprezydenta miasta Łodzi Wojciecha Rosickiego. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za zaproszenie do udziału w debacie tramwaje podmiejskie zlikwidować czy nie, ale nie będziemy mogli uczestniczyć w dyskusji, której temat nie znajduje żadnego uzasadnienia. Miasto nie zamierza bowiem likwidować podmiejskich tramwajów. Problem jest przede wszystkim zaproponowanie przez rząd nowych rozwiązań prawnych w zakresie rozwoju publicznego transportu zbiorowego, których na dzień dzisiejszy jesteśmy pozbawieni. Pomimo wszystkich trudności wierzymy jednak, że uda nam się osiągnąć wspólny cel, jakim jest budowa nowoczesnego i ekologicznego transportu wraz z modernizacją podmiejskiej linii tramwajowych w aglomeracji łódzkiej. Oczywiście bardzo cieszy fakt aktywności i szybkiej reakcji na pilne potrzeby miasta ze strony różnych organizacji pozarządowych oraz samych mieszkańców. Myślę jednak, że poruszanie trudnych spraw w publicznej debacie, które stanowi bardzo ważny element i wyznacznik społecznej partycypacji, ma sens jedynie wówczas, gdy istnieją ku temu racjonalne przesłanki, a nie dominuje chaos informacyjny, kreowanie problemu oraz niezbyt precyzyjnie sformułowana teza do dyskusji. Pozdrawiam serdecznie, Wojciech Rosicki. To jest taka odpowiedź. Natomiast pozwolę sobie, ponieważ też naszą siłą nie mamy telewizji własnej, ale mamy media społecznościowe, z naszą siłą są też zdjęcia, pozwolę nam sobie zrobić taką informację dla tych, których dzisiaj tutaj nie ma, a którzy będą oglądali też to, co się będzie dzisiaj działo w mediach społecznościowych. Dobrze, pierwsze pytanie. Ja myślę, żeby zacząć z grubej rury. I zapytam Państwa, tak jakoś niestandardowo, jak Państwo usłyszeli to, co Pan Wiceprezydent miał do nas, dla nas do powiedzenia, to co? Ktoś z Państwa chciałby podzielić się swoją refleksją? Proszę. Znaczy ja akurat miałem kontynuowaną taką refleksję, że pani Zdanowska niestety pewne sprawy stara się załatwiać w swoim środowisku. Natomiast radni tutaj podmiejskich nie są informowani w ogóle. Pani Zdanowska 30 marca podobno jakieś pismo skierowała do ościennych gmin, natomiast my jako radni Konstantynowa przez kolegę partyjnego pani Zdanowskiej, czyli pan Henryka Wyższa, burmistrza, powinien zostać poinformowany, więc. Ale pan widział to pismo nie. 31 nie. marca, bo ja tak? je również mam. To a może pan odczytać? Czyli państwo nie znają tego pisma z 31 marca, które wywołało taką burzę w Łódzkim. Ktoś zna? Ręka do góry. O, trochę zna. To o czym świadczy, widzi pan. Czyli pan jako radny nie zna? Nie, nie zna. Pan burmistrz na swojej tak zwanej zajawce sesyjnej w miesiącu kwietniu w ogóle nie poruszył tego tematu. Że takie pismo zostało skierowane i jest taka propozycja, dopiero musieliśmy dopytywać, ale oczywiście była ta sama narracja, która jest tutaj przedstawiona przez urzędników łódzkich, że ogólnie to nie ma tematu, jest jakaś wizja, ale póki co cicho szap. No dobrze, to takie pytanie, no, część z Państwa już zna to pismo, ale czy Państwo pozwolicie wyrównać szansę i żebym przeczytał to pismo? Tym razem pani Zdanowskiej z 31 marca? Tak. Czytałeś? Tak. Dobrze, to jest pismo skierowane do pana Adama Topolskiego, wójta gminy Ksaweł. I
jest datowane na 31 marca 2017 roku. Szanowny Panie Wójcie, zwracam się z propozycją wprowadzenia nowego rozwiązania obsługi komunikacji międzygminnej pomiędzy Łodzią a Pabianicami, Ksawerowem, Zgierzem, Ozorkowem, Konstantynowem Łódzkim i Lutomierskim w postaci autobusów elektrycznych poruszających się po wydzielonych pasach wraz z towarzyszącą infrastrukturą rowerową. W wyniku wspólnych działań naszych gmin istnieje możliwość utworzenia ekonomicznego i przyjaznego środowisku systemu transportu publicznego opartego na nowoczesnych, ekologicznych autobusach o napędzie alternatywnym. W celu zagwarantowania wysokiego poziomu usług niezbędne jest zapewnienie pasów ruchu przeznaczonych dla transportu publicznego, wzdłuż których zrealizowane będą przystanki dostosowane do oczekiwań pasażerów. Liniom autobusowym towarzyszyć powinna rozbudowana infrastruktura rowerowa umożliwiająca bezpieczne i komfortowe poruszanie się w obrębie aglomeracji. Proponowana inwestycja stanowi alternatywę dla kosztownej modernizacji linii tramwajowych, której realizacja stanowi nadmierne obciążenie dla budżetów samorządów. Dla rozwiązania wykorzystującego autobusy o napędzie alternatywnym możliwe jest pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Umożliwi to zminimalizowanie wkładu własnego samorządów i pozwoli na szybkie wprowadzenie przyjaznej komunikacji. I ostatni akapit. Proszę o przeanalizowanie korzyści, jakie wiążą się z zaproponowanym rozwiązaniem i przedstawienie Państwa stanowiska. Będzie to podstawa do podjęcia rozmów i analiz dotyczących szczegółów dalszej współpracy w kwestii wprowadzenia nowej jakości komunikacji podmiejskiej. Prezydent miasta Łodzi, Hanna Zdanowska. Staszek, co ty na to? Znaczy ja powiem tak, akurat tak się składa, że jedyna osoba w Łodzi, która rzeczywiście profesjonalnie zajmowała się transportem rowerowym, Wojciech Makowski, niestety w tej chwili robi bardzo dobrą robotę, ale nie w Łodzi, tylko w Poznaniu. Co najlepiej pokazuje o tym, że jeśli są ludzie, których wiedza, doświadczenie i talent w jakimś zakresie mogą służyć miastu, to inni z tego korzystają. To jest a propos komunikacji rowerowej, bo tu się pojawia próba przeciwstawienia ekologicznych autobusów, których budowa infrastruktury jest znacznie droższa niż te 300 kilkadziesiąt milionów złotych, o których mówimy, jeśli chodzi o tworzenie komunikacji tramwajowej, ponieważ same stacje dokowania, w tej chwili miasto Zielona Góra ogłosiło taki przetarg na 11 stacji dokowania, okazało się, że planowane 30 kilka milionów złotych było zbyt mało w stosunku do oferty na stacje dokowania. Ja przypomnę, że tak naprawdę w tej chwili autobusy elektryczne są tak naprawdę w fazie testu. To znaczy praktycznie technologia ta oczywiście za kilka lat czy kilkanaście będzie technologią doskonale sprawdzoną, ale jest to tak naprawdę w tej chwili technologia na etapie doświadczeń. To znaczy inaczej pasażerowie takiego transportu będą musieli jakby korzystać. Znaczy ja tutaj jest pan radny Konstantynowa. Czy pan widzi miejsce na bus pas? Ja przypomnę, że do Konstantynowa jest jeden tor tramwajowy. Gdzie ten pas na bus pas? W tej chwili jest jeden tor tramwajowy, a bus pas wymaga 7 metrów. Czyli ta sama zresztą przykład dotyczy Pawiela. Czyli mamy sytuację, że zostało zaproponowane rozwiązanie, które tak naprawdę wymaga gigantycznych inwestycji, zapewne związanych z wysiedlaniem ludzi, wyburzeniami i tak dalej. Czyli jak to się mówi... pozyskaniu gruntu. Zapewne, ale chodzi też o to, żeby... korzyści dla jednych ludzi były przeciwstawione stratom innych ludzi, którzy stracą miejsce swojego zamieszkania i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie jakby podstawowym problemem jest to, że ta w ogóle propozycja likwidacji tramwaju, bo te środki europejskie, proszę Państwa, to są także dla sieci tramwajowych. Ja przypomnę i właśnie to jest jakby rzecz, którą tutaj przyszedłem, bo ja to nawet w tym roku byłem na takich panelach w miastach, gdzie sygnalizowałem. Szanowni Państwo, przygotowujcie projekty dotyczące transportu szynowego, ponieważ PKP PLK nie wyda pieniędzy, które ma, czyli 66 miliardów złotych na kolej do 2022 roku. I już w przyszłym roku pojawią się projekty, że jeśli tylko miasta, czy miejscowości, czy urzędy marszałkowskie
będą miały przygotowane projekty dotyczące rewitalizacji transportu szynowego, zakupu taboru, to te projekty mają szansę dostać 85% dofinansowanie unijne. I tak naprawdę jest to najprostsze, bo te pieniądze są zapisane na transport szynowy, czyli systemy transportu tramwajowego od razu mogłyby skorzystać z tych pieniędzy w przypadku tylko... Ja przypomnę, że minister Kwieciński, wiceminister rozwoju, Ministerstwa Rozwoju w kwietniu na konferencji powiedział, że PKP nie wyda 20 miliardów złotych. Czyli tak naprawdę my mówimy w tych o gigantycznych pieniądzach, które są przypisane Polsce na transport szynowy. Czytaj, to jest jakby pierwszy element. Drugi element jest taki, że o czym się w ogóle nie mówi i o czym tak naprawdę Państwo w tej dyskusji wewnątrzludzkiej w ogóle nie mówiście. Od 2010 jest ustawa o publicznym transporcie zbiorowym. To, co pan wiceminister, prezydent Rosicki napisał, jest nieprawdą. Od 7 lat mamy prawo dotyczące transportu publicznego, które ściśle identyfikuje zadania poszczególnych podmiotów, jeśli chodzi o organizację transportu. I tak naprawdę tramwaje regionalne, czyli tramwaj do Ozorkowa, tramwaj do Lutomierska i Pawianic, to są tramwaje, które powinny być finansowane, uwaga, przez marszałka województwa. Ja przypomnę, bo ja też uczestniczyłem przy tworzeniu studium wykonalności Śląskiej Kolei Aglomeracyjnej. W ramach tych samych pieniędzy z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pieniądze te trafiły. Wówczas minister był pan minister Grabarczyk, trafiły do Łodzi, Bydgoszczy i Szczecina. Bydgoszcz, Szczecin, Toruń głównie pieniądze te wykorzystały na systemy tramwajowe. Ja przypomnę, że z tych samych pieniędzy, co została Łódzka Kolej Aglomeracyjna zbudowana, Bydgoszcz ma tramwaj na Fordon, Toruń ma tramwaj na Uniwersytet, Szczecin ma tramwaj do Dąbia. Proszę zwrócić uwagę, są te same pieniądze poisiowe, tak wykorzystały je inne miasta, jakby inne województwa, bo to były programy wojewódzkie. Czyli po pierwsze mamy możliwość skorzystania ze środków, tak samo w tej chwili programu operacyjnego Infrastruktura Środowiska, te środki powinny być przeznaczone na tramwaje i kolejnym elementem, które powinny samorządy, zarówno Zgierza, Ozorkowa, Konstantynowa, Pawianic brać pod uwagę, to jest to, że jeśli linia komunikacyjna, a tramwaje tutaj są tramwajami regionalnymi, to jest definicja, to jest jasno powiedziane w ustawie. Tramwaj, jeśli jedzie z Pawianic do Łodzi, z Ozorkowa do Łodzi, powinien być finansowany przez marszałka. Oczywiście samorządy mogą częściowo partycypować w kosztach, no bo, nie wiem, mogą zagęścić linię na obszarze Zgierza, ktoś może na obszarze Pawianic, ktoś może zrobić tramwaj dwukierunkowy w Ozorkowie, ale ja taki mam przykład na przykład w Wielkopolsce, gdzie doradzam samorządowi wielkopolskiemu, na linii do Wągrowca, oprócz pociągów finansowanych przez Urząd Marszałkowski, urzędy gminne od nowego rozkładu jazdy finansują 6 par pociągów. Ale jest to zadanie, nie jest zadanie własne, to jest działanie uzupełniające. Czyli mamy sytuację taką, że mamy ramy prawne bardzo ściśle określone i po prostu należy z tych ram prawnych skorzystać, nie mówiąc, że ma być nowa ustawa, bo ta nowa ustawa nic nie zmieni. Prawo unijne zostało w procesie implementowane w 2010 roku. Ustawa w pełnym, jakby we wszystkich zakresach obowiązuje od roku 2015. W związku z tym ramy prawne są, nie ma przeszkód prawnych. To ja dodam, że próbowaliśmy też dzisiaj dodatkowo pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego opinię prawną, na którą urząd powołuje się, odmawiając zaangażowania się w sprawy tramwajów podmiejskich. O tej opinii w różnych środowiskach, z różnymi osobami rozmawiając słyszałem, natomiast próbujemy ją zlokalizować i otrzymać, żeby ona też była przedmiotem rozmowy i debaty. No niestety, jak na razie z marnym skutkiem nasze wysiłki się odbywają. Jeżeli ktoś z Państwa widział tą opinię, albo miał, albo ją czytał, albo wie, kto mógłby ją po prostu nam dostarczyć, to bardzo bylibyśmy wdzięczni. No bo faktycznie coś tutaj jest nie tak, że z jednej strony to, co powiedział Staszek, że Urząd Marszałkowski ma możliwości, a z drugiej strony
ten sam Urząd Marszałkowski zasłania się jakimiś rozwiązaniami, opiniami prawnymi, które mówią, że on nie powinien się angażować w tę sprawę. Ja zanim oddam pani Iwonie głos, to też powiem, że spotykamy się z takim zarzutem, że to, co robimy w tej chwili, to jest sprawa, to robimy politykę. Więc ja też gdzieś się tylko datą mówię o tym, że my jako Instytut Spraw Obywatelskich definiujemy politykę jako troskę o dobro wspólne. I tramwaj podmiejski, te tramwaje w aglomeracji łódzkiej, to jest dobro wspólne. I ja pamiętam, jak sami organizowaliśmy tutaj, nawet jest Maciek z tym głośnym, małym obywatelem, jak organizowaliśmy w 1998 roku, dziewiątym to też, akcje, które broniły linii 41 przed likwidacją. Później to był również 2010. Także myślę, że byliśmy w te sprawy polityki tutaj transportowej zaangażowani już w drugiej połowie lat 90. Później ja osobiście miałem przerwę i teraz jak wróciłem do tego tematu, to ze zgrozą odkryłem, że właściwie nic się nie zmieniło. Te tory po prostu i te torowiska, jak były na szarym końcu, jeśli chodzi o zainteresowanie włodarzy wtedy, tak są po 18-19 latach teraz również. Pani Iwono, co pani na to, na te dwa pisma, czy państwo rozumiem, też do, prezydent Zwierza też dostał to pismo? Jeżeli mówimy o piśmie dotyczącym tej wstępnej propozycji, tak, dotyczącej właśnie zastąpienia tramwaju transportem autobusowym po buspasach, takie pismo oczywiście wpłynęło do urzędu. I po tym odbyło się spotkanie, to było przed weekendem, o ile pamiętam, majowym, nawiązanie właśnie do tej propozycji. Natomiast ja oczywiście mogę wypowiadać się tylko i wyłącznie tutaj w imieniu miasta Zgierza. Ale spotkanie z kim się odbyło? Z panią prezydent Łodzi. Z panią prezydent Łodzi i burmistrzem oraz wójtów z terenu gmin zainteresowanych projektem. To spotkanie się odbyło i ja mogę powiedzieć, że tutaj ze strony pana prezydenta miasta Zgierza jest stanowisko jednoznaczne. To nie ma w ogóle żadnego przyzwolenia na to, aby transport tutaj tramwajowy zastępować inną formułą, czyli na przykład tym autobusem z napędem elektrycznym. Też ta koncepcja, którą przedstawiły Łodzi, była zdecydowanie potraktowana jako taki projekt no, bardzo mocno wstępny, ponieważ no, trudno się odnosić do propozycji, która w żaden sposób nie jest zbudżetowana, no, nie ma żadnych, prawda, konkretnych danych, tylko jest tak naprawdę jakimś preludium być może do rozmów. Natomiast potwierdzam, że nie było i nie ma w mieście w Zgierzu jakiejkolwiek chęci, aby likwidować tramwaj. Wręcz przeciwnie, jest zdecydowane stanowisko władz, że trzeba czynić wszystko, aby tę formułę transportu lokalnego utrzymać. I tutaj to mogę jednoznacznie powiedzieć. Natomiast dlatego, że pan był uprzejmy przytoczyć też samą historię dotyczącą studium, tak, wykonalności. I szczerze powiedziawszy, ja też gdzieś słyszałam takie kwoty, które mówiły o miliardzie złotych dotyczących projektu tego już całościowego. Natomiast z mojej wiedzy wynika, że ten, bo oczywiście mówię tylko o odcinku Zgierskim w tym momencie, że tutaj szacowany koszt był około 130 milionów. Natomiast jako, że sam projekt no, był robiony już kilka lat temu, ze strony ZDIT-u łódzkiego padł taki argument, że to studium w tym momencie już nie spełnia
a pewnych oczekiwań, które są konieczne, żeby procedować projekt dalej. Zatem konieczne jest sporządzenie koreferatu, czyli tego uaktualnienia, że już tak roboczo to ujmę, całego projektu. I było zapewnienie ze strony ZDIT-u, ponieważ podmiot, który miał dokonywać tego uzupełnienia, oczywiście był również wybierany w trybie zamówień publicznych, było zapewnienie, że ten dokument zostanie przedstawiony do końca ubiegłego roku. Tak się nie stało do końca roku. Potem ten termin przedłużono do końca pierwszego kwartału 2017. Również tego uaktualnienia nie dokonano. A tutaj chciałabym też podkreślić, że Państwo radni Rady Miasta Zgierza przyznali na ten cel środki z budżetu, także one już są od dawien dawna na ten uzupełnienie, tak, studium na koreferat w budżecie zapewniony. Ta materia była również poruszana podczas spotkania z uczestnikami projektu, czy też przedstawicielami gmin zainteresowanych tą materią. No i przedstawiono w kolejnym takim piśmie roboczym dwie firmy, które zgłosiły się w ramach zamówień do uaktualnienia tego studium. I nie potrafię dziś powiedzieć, czy już została ta firma wybrana, czy nie, bowiem też poszczególne gminy odnosiły się do tego, więc mogę tylko powiedzieć, że Zgierz swoją opinię jak najbardziej wystosował w minionym tygodniu, z tego co pamiętam. I no, mam nadzieję, że ten koreferat już w tym momencie zostanie sporządzony naprawdę szybko, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że wszyscy jak tu jesteśmy, że jest to problem palący, no, który wymaga działań zdecydowanie natychmiastowych. I w chwili, kiedy ten koreferat zostanie przedstawiony, no, będziemy mieli taką naprawdę pełną wiedzę, jaki będzie na ten moment koszty tej inwestycji, i będą podejmowane dalsze kroki, oczywiście mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych, bo przecież oczywiste jest, że jeżeli mówimy około 130 milionach po stronie Zgierza, to jest to oczywiste, że miasto nie jest w stanie takich pieniędzy wyłożyć, bowiem budżet całego miasta roczny to jest w granicach 150-160 milionów. Zatem jest to bezdyskusyjne, że nie stać miasta jako podmiot, żeby takie środki finansowe wyłożyć. W związku z tym konieczne jest wsparcie zewnętrzne, bo inna oczywiście kwestia jest chociażby jakiegoś hipotetycznego wkładu własnego, prawda, i tutaj z całą pewnością sobie samorząd poradzi, natomiast całościowo inwestycji nie udźwignie. W chwili, mówię, kiedy będzie już dokumentacja uaktualniona, są zapewnienie, że to będzie jak najszybciej, będzie projekt procedowany dalej. Ja jeszcze mogę jedną rzecz powiedzieć, bo tutaj byliśmy wspólnie na tym spotkaniu, zresztą też z tego spotkania Państwo przecież analizujecie też przekazy medialne, również pojawiło się kilka relacji i będzie spotkanie w tym tygodniu, tak, w tym tygodniu kolejne poświęcone tej materii i również rozważana będzie tutaj opcja skierowania też kolejnego do wystąpienia, pisma, projektu z prośbą o wskazanie jeszcze dodatkowego źródła finansowania. To pismo miałoby być skierowane przez wszystkie gminy zainteresowane tą materią do Ministerstwa Rozwoju. Także no to jest na ten moment to, co ja mogę powiedzieć. I jeszcze raz na zakończenie podkreślam, bo pojawiła się taka teza właściwie postawiona, bo też tutaj z panem prezesem mieliśmy okazję uczestniczyć w nagraniu telewizyjnym kilka tygodni temu, że tak naprawdę zapadła gdzieś też ze strony Zgierza decyzja, że ma być transport tramwajowy zastąpiony jakąś tam inną formułą. Jak mówię, nie było takiego stanowiska i zdecydowanie jest tutaj wola utrzymania połączenia tramwajowego, ale oczywiste, że trzeba wypracować no, konkretne rozwiązanie, które do tego nas wspólnie doprowadzi. No dobrze, to Pani Iwano, no, niestety nie ma dzisiaj wśród nas
pana Adama Rybaka, który jest, to jest taka zagadka, bo to też ciekaw jestem, czy państwo słyszeli o Stowarzyszeniu na Rzecz Obrony Podmiejskiej Komunikacji Tramwajowej w regionie łódzkim. Kto słyszał? Powiem szczerze, że jak my weszliśmy w ten temat kilka miesięcy temu, to w Łodzi mało spotykaliśmy osób, które w ogóle słyszały o takim stowarzyszeniu, które działa, uwaga, od 2011 roku. Tak, to jest batalia, która trwa już 6 lat, którą oni uskuteczniają. Oni się koncentrują przede wszystkim na linii 46. I ja pamiętam, to też chciałbym panią o to spytać, bo pan Adam Rębak, też polecam bardzo, na stronie Łodzianie decydują, on przedstawił dość taką, tutaj pokazuję z daleka się to, 4 strony szczegółowego kalendarium, miesiąc po miesiącu przez te 6 lat, co oni robili, żeby tą 46. obronić, tak? I tutaj bardzo często się pojawia taki wątek, że jednak gmina, że Zgierz po prostu nie wydatkował chociażby skromnych środków na jakąś częściową modernizację etapową, tak? I pan Adam bardzo nam na to zwraca uwagę, że no to jest jego zdaniem błąd Zgierza, tak? Mogę się w tej sprawie. Tak, możesz, tylko najpierw chciałbym oddać głos tutaj jednemu z mieszkańców Zgierza, tak? Ja się nazywam Krzysztof Skowroński, jestem też radnym jednej z dzielnicy w Zgierzu. Przez którą przebiega 46, jako jedyna komunikacja tej dzielnicy. I faktycznie tutaj pan Adam Rębak ma trochę racji, bo gdy patrzymy na nasze pobliskiego sąsiada Ozorków, tak? Ozorków potrafi w ramach swoich funduszy mniej skromnych, bardziej jakoś rozbudowanych naprawiać czy wiadukt, czy jakieś tam docelowe uszkodzenia. W Zgierzu jakoś tych prac nie widać. W tamtym roku kawałek trakcji była naprawiana, bo tramwaj wyleciał z szyn, wyleciał trakcję, no to wtedy kawałek został tam wymieniony, ale ogólnie w porównaniu z Ozorkowem tych prac nie widać. Jakoś Ozorku, ja mam wrażenie, jako mieszkaniec Zgierza, że Ozorków bardziej się przykłada do ratowania tego tramwaju, mimo że w tych dwóch miastach jakby rządzą te same osoby z tej innej opcji politycznej, ale widać różnicę. Nie wiem z czego wynika. Tak? Ja wiem, że Zgierz płaci milion złotych, około miliona rocznie do Łodzi na bieżące utrzymanie, ale no, nie, może to jest kwestia zgłaszania do Łodzi usterek. Nie wiem dlaczego. Dobrze, dziękuję za ten głos. Tutaj w kolejności Staszek, pani Iwona i tutaj pan. Znaczy ja chciałem znowu powiedzieć, ja przepraszam, że pan jest burmistrzem Ozorkowa, że to nie przepraszam. Tak, proszę. A pan jest byłym naczelnikiem Zgierza. Ale naprawdę, ja się nie pytam, szanowni państwo, mamy czas, każdy niech się wypowie, tak, także spokojnie tak, poczekam. Tak. Ale nie muszę prowadzić ja dyskusję, tak? Może miało być luźnie. No ale muszę, żeby nie ma. Kolejność, tak? Ja się nie obrażam oczywiście. To jest problem. Znaczy, moim zdaniem to też ma jakiś wpływ w kontekście wypowiedzi potem miast. Mianowicie ja w zeszłym tygodniu miałem na konferencji, gdzie był przedstawiciel województwa dolnośląskiego. Dolnośląskie ma własny zarząd sieci kolejowej, który jest oddzielnym podmiotem od PKP PLK, który utrzymuje własne sieci szynowe. Utrzymuje linię Wrocław-Trzebnica, czyli taki podmiejski tramwaj do Trzebnicy wokół Wrocławia, utrzymuje linię Szklarska Poręba Liberec, znaczy do granicy czeskiej i jeszcze jedną linię ma w tym roku przejąć. I problem polega na tym, że w momencie, kiedy służby samorządowe przejęły tę linię całkowicie w swoje utrzymanie, czyli nie ma takiej sytuacji jak w tej chwili, że Ozorków, Zgierz, Pabianic dają jakieś pieniądze do ZDIT-ów w Łodzi, tylko we własnym zakresie to robiono, jakby okazało się nagle, że po prostu oni są 3 razy tańsi od PKP PLK. Że po prostu tak naprawdę utrzymanie sieci w bardzo dobrym stanie z czynnością bardzo tanią, łącznie ze strzeżonymi przejazdami kolejowymi itd. I moim zdaniem z
tej konferencji dla mnie wynika prosty wniosek, że tak naprawdę w Łódzkim dokładnie taki sam model powinien być docelowy, jeśli chodzi o linie regionalne tramwaju. To znaczy, że docelowo w przyszłości, jeśli miasta, no ja nie mówię o miastach z Gieszczy, Pawianice czy Ozorków, ale ja mówię o Ksawerowie, Lutomiersku, czy tej gminie, która jest pomiędzy Ozorkowem a Zgierzem. Naprawdę, gminy wiejskie nie są w stanie utrzymać transportu szynowego. I to tak, znaczy, ja mam nadzieję, że będzie to jakby udział tych miast w tym, ale to nie może być sytuacja taka, że te miasta jak do tej pory są pozostawione same w sobie. Ponieważ to są naprawdę za duże projekty i korzyści, które są z tych projektów, nie są tylko dla tych miast, ale są dużo większe i tak naprawdę my też porozmawiamy o tym, te tramwaje powinny jeździć dużo szybciej. To zaraz. Pani Wola i później tak ja naprawdę tutaj bardzo szanuję, doceniam pańską wiedzę ekspercką, tylko na też doskonale wiemy, że aby zmienić systemowe rozwiązanie, to, które mamy w tym momencie, to też wymaga to szereg działalności, prawda, takich formalno-prawnych, że tak to ujmę, ponieważ to wszystko są porozumienia, które zostały zawarte w 2012 roku i one obydwie strony, znaczy obydwie strony, oczywiście mówię tutaj Łódź, Zgierz i w grupie tramwaju dodatkowo podmioty, przykładowo właśnie tutaj miasto Ozorków, zobowiązują do pewnych, prawda, działań i organizatora do innych. Czy ta umowa była dobrze podpisana, czy nie? Ja nie będę tutaj dokonywać oceny, bo zazwyczaj staram unikać się tutaj oceny działania poprzedników. Natomiast mamy sytuację taką, w której faktycznie, jak pan radny Skowroński powiedział, że miasto Zgierz ponosi około, ja nie będę, bo jeżeli państwo tutaj też nagrywacie, ale pozwolicie, że będę mówiła w zaokrągleniu, bo to też nie ma sensu co do złotówki, prawda? Więc rocznie te dwie linie kosztują miasto Zgierz około 1,5 miliona złotych. Ponieważ to jest kwota, którą płacimy za tak zwaną usługę komunikacyjną i za utrzymanie terowisk sieci. Oczywiście nie sieci, infrastruktury tramwajowej. Za utrzymanie tyle płacimy. Oczywiście tutaj zaznaczmy też, że cały dochód z biletów, który oczywiście pewno jest niemały, zasila kasę Łodzi. My nie mamy z tego jako miasto w tym żadnego udziału w tej kwocie, zatem mówię, płacimy te 1,5 miliona. Natomiast no, muszę powiedzieć, że jest mi też przykro, tutaj to nawiązując do tego, co powiedział pan radny Skowroński, bowiem akurat ja jestem stosunkowo niedługo tutaj w miejskich usługach komunikacyjnych, bo rok z kawałkiem, natomiast no, starałam się w miarę możliwości naszych, które mamy na ten moment, jednak jakiś niezbędny napraw dokonywać, chociażby, jak sam pan pewno zauważył, że dokonaliśmy wymiany głównego tego centralnego słupa trakcyjnego na Placu Pilińskiego, co nie było naprawdę prostym zadaniem, bo proszę pamiętać, że tam mamy też cały obszar, chociażby w tym systemie nadzoru konserwatorskiego, więc tutaj sama procedura to trwała ładnych kilka tygodni, żeby w ogóle uzyskać ten szereg naprawdę pozwoleń, a ich było całe mnóstwo. Ja mogę też powiedzieć, że bardzo tutaj twardo no, wymagamy od MPQ i od ZDIT-u tych napraw, ponieważ w umowie jest naprawy bieżące utrzymanie jest po stronie Łodzi i bardzo tutaj nie było wcześniej tak to egzekwowane. Natomiast no, chociaż proszę sobie przypomnieć, że też przy urzędzie na przykład Łęczycka też została tam, ja mówię taki przykład pierwszy z brzegu, no też została tam naprawiona szereg innych rzeczy również, no, ale mówię, to jest utrzymanie bieżące. Bowiem wchodzimy oczywiście w dyskusję ustrojową, że tak to ujmę, ponieważ przy tych zapisach umowy, gdzie
ESG odpowiada za inwestycje, natomiast miasto Łódź za naprawy bieżące i przystanie torowiska, które mamy i całej infrastruktury, oczywiście wiadomo, że jest w bardzo złym stanie, tak naprawdę pojawia się problem no, nieco filozoficzny, co jest naprawą bieżącą, co jest naprawą inwestycyjną, bo to można by pewno doktorat napisać, bo w tym momencie tak naprawdę każda naprawa bieżąca może być uznawana za inwestycyjną, bo przy okazji trzeba, prawda, dokonać jakiejś grubszej wymiany, modernizacji jakiegoś fragmentu. Nawiązując do stowarzyszenia, które ja znam też oczywiście pisma, które Państwo, nie znam tego kalendarium, którym Pan Prezes dysponuje, natomiast oczywiście mam wiedzę, bo dotarło to zarówno do Prezydenta, do Rady Miasta, jak i do jednostki, dotyczące takiego projektu kosztorysu, który opiewał z tego co pamiętam na 400 tysięcy złotych, żeby, no, żeby utrzymać, dokonać w ramach tej kwoty jakiś niezbędny napraw, żeby to jeszcze funkcjonowało. Chciałam tylko tutaj taki pierwszy z brzegu przykład podać, na przykład sama zwrotnica przy urzędzie, jedna część tej całej infrastruktury, która przecież ma ładnych kilka kilometrów, to jest koszt około właśnie 400 tysięcy złotych, także naprawdę 400 tysięcy złotych to nie jest kwota, za którą można tutaj dokonać jakiś no dobrze, poważny... ale wie Pani, Pani Wolno, jeżeli to by było robione od kilkunastu lat, ale no bo ta sprawa panie, się ciągnie... Ale Panie Prezesie, to jest pełna zgodnie, się, bo to nie jest wina, można było to nie jest wina władz miasta tej kadencji, to nie jest wina to już było to w przeszłości naprawdę jasne, 10-letnie. I w tym momencie doszło do takiego punktu jakiegoś już tak, prawie krytycznego. Tak. I oczywiste, że trzeba coś z tym szybko zrobić. Nikt tego nie neguje. Natomiast no, obarczanie wszystkich, przez wszystkich nas w tym momencie no, jest przynajmniej no, nie jest nie, oczywiście, ale bo... słyszy Pani tutaj Staszka, że broni patrzy te bo, osoby marszałkowa. Naprawdę tutaj mówię, robimy co na ten moment możemy i tylko jedną rzecz chciałam Państwu jeszcze, dosłownie jedno zdanie. Że też nie jest proste tutaj z punktu widzenia chociażby władz miasta. Jakieś inwestycje wysokonakładowe, bo tam przykład, no, miasto inwestuje w tę sieć powiedzmy teraz 5-10 milionów. Za moment okazuje się, że jednak wchodzimy w projekt, prawda, gdzie będziemy mieli finansowanie ze środkami zewnętrznymi. Jak wtedy obronić tutaj tę sytuację, że dokonano dużej inwestycji na budżet oczywiście miasta Zgierza, bo dla Łodzi to są pieniądze zupełnie w innej skali mówimy, na coś, co za moment będzie, prawda, całkowicie budowane w innym trybie. Więc tutaj jest też ta piękna czerwona linia, o której musimy myśleć, że no, jesteśmy jednostką samorządu i też musimy się poruszać zawsze, jak Pan również podkreśla, no, w granicach prawda, prawa, czy ono nam się w pewnych elementach wybaczenie, no, nie jest od tego, no, musimy procedur wszelakich dochowywać i również zapisów umowy, które na ten moment obowiązują. Pan Burmistrz Jacek Sowa. Ja Panią widzę, jeszcze oddam Panu Karolowi, a później na końcu Pani. Nie, bo jeszcze trwa to półtorej godziny. Zostałem wywołany do tablicy, więc kilka takich przemyśleń ze swojej strony. Ja tak naprawdę od samego początku, kiedy Łódź wypowiedziała umowę związaną z funkcjonowaniem MKT, jestem zaangażowany w ten temat. Jako... Czyli kiedy wypowiedziała? Tak. Nie wszyscy wiedzą. Znaczy, ja zaraz o tym powiem, oczywiście. Tutaj kwestie opcji politycznej nie mają żadnego znaczenia, czy ktoś jest z PiS-u, czy nie z PiS-u, bo to jest kwestia zupełnie trzeciorzędna albo czwartorzędna. Cały problem, Szanowni Państwo, tak naprawdę kumuluje kilka takich różnych no, zagadnień. Pierwsza rzecz, stan techniczny tego wszystkiego, który jest od dawna niezadowalający, wszyscy o tym wiedzą i wszyscy o tym długo mówią, ale nikt niewiele zrobił do tej pory przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, żeby problemowi zaradzić. To jest pierwsza sprawa. Problem tak naprawdę zaczął się nawarstwiać w momencie, kiedy jeszcze w poprzedniej kadencji był taki wiceprezydent z Łodzi, nie chcę przekłamać, Banaszek, tak, który właśnie w imieniu władz postanowił nie informując nikogo, postawić wszystkich pod ścianą. Wówczas została wypowiedziana umowa związana z obsługą
linii tramwajowej przez miejską komunikację tramwajową. Była taka spółka, przypomnę, gdzie również była udziałowcem. Spółka nie przynosiła żadnych strat, ale no, z racji faktu, że została wypowiedziana umowa, musiała zostać zlikwidowana. No i wtedy tak naprawdę to ja, nie ukrywam, czynnie zacząłem walkę taką nierówną jak Dawid z Goliatem z Łodzią, łącznie z pikietami pod urzędem miasta, po to, żeby ten tramwaj ratować. Tak było, to zresztą jest chyba kwestia bezsporna. I też znamienne, że jestem chyba jedynym włodarzem jakiejkolwiek gminy, przez które przebiega ta linia, który jest tutaj dzisiaj obecny. Nie wiem dlaczego. Nie mnie tutaj zgadywać, nie mnie domniemywać, ale to też dowodzi jednego, że akurat ja nie muszę chyba nikogo z tu siedzących przekonywać, że dla mnie jest kwestia poza dyskusją, że ta komunikacja musi funkcjonować. Inaczej sobie tego nie wyobrażam. Dla mnie jest również kwestią oczywistą, że rola samorządu to znalezienie środków na to, żeby te doraźne naprawy, czy jakieś inwestycje drobne no, dokonywać, bo inaczej ten tramwaj faktycznie będzie zlegalizowany. Ale jest kilka takich problemów, o czym powiedział Pan przed chwilą, czyli kwestia, no, problem pierwszy, ta linia przebiega również przez gminy wiejskie, które nigdy w życiu nie będą w stanie samodzielnie udźwignąć nawet kosztów, jeżeli chodzi o udział własny w tym całym przedsięwzięciu. Nie czarujmy się. I to trzeba sobie powiedzieć jasno. Jeżeli chodzi o nasze miasto, to z tych pierwszych takich analiz koncepcji wynikało, że nasz biowłasny oscylowałby wokół 14 milionów złotych. Ja mówię o tym głośno jednoznacznie. Byśmy byli w stanie pokryć te koszty. Mamy sytuację bardzo dobrą, jeżeli chodzi o budżet, o finanse. Jest to zadłużone, więc nawet gdyby trzeba zaciągnąć jakiś kredyt, co do tego nie ma wątpliwości, byśmy to zrobili, ale sami tego nie udźwigniemy i ja mówię jednoznacznie, Zorków na pewno nie będzie płacił za gminę Zgierz, za inne samorządy. Więc kolejne takie przemyślenie z mojej strony. Tak naprawdę beneficjentem funduszy, jakiekolwiek one by nie były, powinien być podmiot, który zostałby zawiązany przez te wszystkie samorządy. To jest kwestia chyba dla mnie też poza dyskusją. Nie gminy same, tylko jakikolwiek podmiot, nie wiem, czy to byłoby spółka, związek, porozumienie, jak zwał, tak zwał. To byłby najlepszy, że tak powiem, formuła prawna do rozstrzygnięcia całej tej kwestii. No i kolejna rzecz, która tutaj też już kilkakrotnie, że tak powiem, została dzisiaj poruszana. Kwestia zaangażowania Urzędu Marszałkowskiego i chyba poza dyskusją, że tego zaangażowania nie ma. Mówię brutalnie, mówię uczciwie, tak sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda. A dlaczego nie ma, panie? Ja nie wiem, no, nie jestem rzecznikiem marszałka, mogę tylko domniemywać. Urząd Marszałkowski zaangażował środki i no, jakby całą parę w Łódzką Kolej Aglomeracyjną. Pytanie, czy słusznie, pytanie, czy nie. Ona sobie funkcjonuje, czy jest osiągnięty zamierzany efekt, nie wiem, nie mi oceniać. Ja nie jestem fachowcem, pan wie lepiej, no więc pewnie tak jest i stąd pewnie no, jest też opór, dlatego że nie czarujmy się, tramwaj byłby konkurencyjny. Obawiam się, ja nie chcę tutaj, to są moje przemyślenia, boję się, że to tak właśnie wygląda. Ubolewam, jeżeli jest tak, jak Pan mówi, że w innych województwach jest ta współpraca, bo tak naprawdę nie czarujmy się, Szanowni Państwo, najpotężniejsi włodarze samorządowi w tym województwie to jest marszałek i prezydent Łodzi, tak? Bez nich żadne przedsięwzięcie, o którym my dzisiaj mówimy, nie byłoby, w ogóle byłoby skazane na porażkę, bez nich to się nie uda. Łódź, ja tutaj też nie chcę dywagować, dlaczego ich nie ma, czy jest dobra wola, czy jest zła wola. Sądzę, pani prezydent też sobie zdaje sprawę, że gdyby tramwaj poległ, to no odium spadnie, no jakby wiadomo na kogo. Więc ja to mówię, nie chcę być rzecznikiem pani Zdanowskiej, nie chcę być rzecznikiem nikogo, mówię w swoim imieniu, jako samorządowiec widzę, że konieczna jest bezwzględnie współpraca wszystkich. Prezydent Łodzi, marszałka, na ostatnim spotkaniu z inicjatywy pani Zdanowskiej, co spotkanie się odbyło i była deklaracja jednoznaczna, że transport publiczny musi dalej funkcjonować. To jest w ogóle poza dyskusją. Dobrze, gdyby to był transport tramwajowy, to jest też poza dyskusją. Na to musimy zdobyć środki. I no, kwestia taka, wystąpienie właśnie to, o czym mówiła wcześniej pani Iwona. Jest przygotowane takie pismo, które, że tak powiem, jeszcze chyba do dzisiaj było opiniowane przez wszystkie samorządy, ono zostanie wysłane. Ja mam nadzieję, jako ten skromny samorządowiec, że tu jednak dojdzie do jakiegoś konsensusu. Również liczę na to, że wszyscy państwo, te wszystkie podmioty, które tutaj dzisiaj są reprezentowane,
zaangażujecie się w te działania i przede wszystkim uważam za celowe zwrócić się z apelem bezwzględnie do marszałka, bo właśnie co znamienne na tym spotkaniu, które było zorganizowane w urzędzie w Łodzi, no nie było nikogo z urzędu marszałkowskiego. No to jest dla Państwa wiedzy, więc no ja mówię, no to wszystko jakby układa się w całość i my tego nie zrobimy, choćby się, nie wiem, choćby nie wiem co nie robi. Flagi by porwało, zorków samodzielnie tramwaju nie obroni. Nie ma na to żadnych szans. Nie ma o czym mówić. My już swoje zrobiliśmy, uważam, wystarczająco. Tramwaj funkcjonuje między innymi dzięki naszemu forowi zaangażowaniu, bo gdyby nie my i gdyby nie nasze protesty pod rzędem miasta, to pewnie by tego tramwaju dzisiaj nie było. Tylko tak jak mówię, to jest tak naprawdę, mówimy uczciwie, reanimowanie trupa jeszcze przez jakiś czas damy radę, ale tak naprawdę docelowo w perspektywie, nie wiem, 10 lat, jeżeli nie będzie tak naprawdę tej inwestycji sfinansowanej ze środków zewnętrznych, tramwaj nie będzie. Mówię uczciwie, a trochę byłoby szkoda, bo to jest tak naprawdę wizytówka całego naszego województwa, a ja uważam, że mankamentem całej Łodzi aglomeracji województwa łódzkiego jest to, że nie bardzo umiemy się promować. Nie wykorzystujemy niczego, nie wykorzystujemy tych wszystkich atutów, których mamy. Przykro mi to mówić, ale ja to tak oceniam jako samorządowiec. Tyle z mojej strony. Dobrze, dziękuję bardzo. Tak jak się umawialiśmy, oddam Pani głos. Karol. Jakbyś mógł powiedzieć, jak Ty na to patrzysz z perspektywy Twoich analiz, jak w innych miastach, w kraju i za granicą takie kwestie się rozwiązuje? Tak, tutaj przedstawiciele i Pani ze Zgierza i Pan Burmistrz z Ozorkowa wskazywali na problemy ustrojowe. Ja też w problemach ustrojowych dostrzegam kluczową kwestię. Jedno to jest brak zaangażowania Urzędu Marszałkowskiego, bo to, co już omówiliśmy. Natomiast druga kwestia, widzę, że mamy do czynienia z dyktatem Łodzi, która robi co chce, bierze jakieś pieniądze od miast i gmin, które mają u siebie trawę i nie wiadomo, co za te pieniądze robi. Tymczasem, no na przykład w Czechach. Proszę? Bo jeżeli zwrotnica kosztuje 400 tysięcy, to łatwo sobie wyobrazić, czy to można zrobić za milion. 400, nie, 400 tysięcy kosztuje tramwajowa, kosztuje mnie. Nie, no ale nie pan sobie wyobrazić. 150 tysięcy. No czy tak trudno zrobić naprawę za milion złotych na terenie... Dobrze, a no zaraz będziemy o tym dyskutować. Bo pan nie ma dowodu. Ja nie mogę... Proszę, nie, ale nie rozmawiamy o dowodach. Ja dokończę swoją myśl i potem będziemy przedstawiać dowody i wydawać wyroki. Dobrze, więc tak. W Czechach, gdzie istnieją również systemy tramwajów podmiejskich, bo to nie jest tak, że tramwaj podmiejski to jest jakaś anomalia, która jest tylko w Łodzi i okolicach. Tak generalnie wyglądają systemy tramwajowe w wielu miejscach Europy. W Czechach mamy przykład... W Czechach mamy przykład tramwaju podmiejskiego z Liberca do Jablonca nad Nisą oraz z mostu, tak miasto się nazywa, do Litwinowa i w obydwu tych przypadkach spółka, która zajmuje się realizacją tych usług, to jest przedsiębiorstwo komunikacyjne miast Liberca i Jabłońca nad Nysą, tudzież przedsiębiorstwo komunikacyjne mostu i Litwinowa. I to powoduje, że obydwa miasta, które w tamtych przypadkach mają swoje, mają u siebie tramwaj, są właścicielami takiego przedsiębiorstwa i mają na nie bezpośredni wpływ, a nie są tylko klientem, który w sposób dyskusyjny coś otrzymuje albo nie otrzymuje. Jeszcze jest jeden przykład tramwaju podmiejskiego w Czechach, tramwaju z Brna do Modrzic i tu możemy mówić po części o dominacji Brna, bo Brno jest 400-tysięcznym miastem, drugim miastem co do wielkości w Republice Czeskiej, a Modrzice są tylko 5-tysięcznym miastem pod Brnem. Ciekawostka, tramwaj z Brna do Modrzic jeździ co 5 minut i do 5-tysięcznego miasta, ale tam znowu mamy przykład zaangażowania się całego województwa, czyli po czesku mówiąc kraju, bo tam organizatorem jest integrator komunikacji publicznej w całym kraju południowo-morawskim. No i tu zgodnie z zasadami finansuje to połączenie województwo, odpowiednich województwa w Czechach. Kolejna kwestia,
A tutaj w aglomeracji łódzkiej problemem są granice miast. Tymczasem mamy coraz więcej przykładów. W dzisiejszych czasach, kiedy w Łodzi mówimy o zastępowaniu tramwaju autobusem, mamy przykłady budowy nowych linii tramwajowych. Dosłownie dwa tygodnie temu uruchomiono przewozy tramwajowe między Strasburgiem we Francji a miastem Kel w Niemczech. Podmiejskie tramwaje jeżdżą również ze szwajcarskiej Bazylei do Weil am Rhein, do Niemiec i do, tam jest taki ciekawy przebieg linii, bo jest linia, która jeździ z Bazylei w Szwajcarii do miasteczka w Szwajcarii, ale przez terytorium Francji, przez jedną wieś i też dla nikogo nie stanowi to, a tu mamy do czynienia nawet, przypominam, ten tramwaj przekracza granicę Unii Europejskiej. Co wydawałoby się z naszych tutaj, z naszej tutaj perspektywy, że przekraczanie granicy Unii Europejskiej tramwajem to jest coś bardzo niemożliwego. I ten tramwaj wyjeżdża z Unii, wjeżdża do Unii Europejskiej i za chwilę wyjeżdża z Unii Europejskiej i funkcjonuje. Jeszcze odnosząc się do koncepcji autobusu, 5 dekad temu, kiedy przez Europę Zachodnią przychodziła fala likwidowania tramwajów, zawsze pojawił się argument, że autobus jest bardziej efektywny, tańszy i co mamy dzisiaj? Te miasta, które tak mówiły, odbudowują swoje sieci tramwajowe. Szczegółowo odnosząc się do koncepcji autobusu elektrycznego w przypadku Łodzi, nie znam przypadku na świecie, żeby autobus miał taką samą efektywność jak tramwaj, bo w przypadku tramwaju możemy mówić o sterowaniu ruchem, czyli mamy jeden tor, mijanki. Pytanie, jak zorganizować w sposób efektywny przy zajęciu tej samej powierzchni terenu takie samo funkcjonowanie autobusu. To znaczy, nie znam przypadku na świecie, żeby autobus jeździł za pomocą jednego pasa, autobus raz w jedną, raz w drugą, mijał się na mijankach. Tego się nie da zrobić przy transporcie nieszynowym, a jeżeli jest taki przypadek, to bardzo proszę, żeby ktoś mnie poprawił. Więc w praktyce zastąpienie tramwaju autobusem to właśnie będzie konieczność zbudowania szerokich arterii, tak żeby pomieścić to, co jest teraz. Dwa pasy dla autobusu z każdej strony, rozumiem, że jeszcze drogi rowerowe i nagle przekształcimy efektywny, mało zajmujący terenu środek transportu w jakieś rozdmuchane do granic możliwości autostrady, które nagle okaże się, że trzeba budować przejścia podziemne między Konstantynowem a Lutomierskiem, no bo skoro budujemy arterię, no to może znając pokusy polskich osób zarządzających transportem, to może warto zbudować drogę ekspresową od razu i nagle okaże się, że temat został rozdmuchany do jakichś niebywałych rozmiarów, a na koniec okaże się, że tego bus pasa wcale nie ma na tej drodze ekspresowej. Jeszcze tak może być. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Głos. Proszę tutaj, a później tam. Tak, proszę Państwa, więc powiem tak. Byłam w czwartej kadencji radną, moje nazwisko nie chciał Zofia i powiem Państwu, że wtedy nieopatrznie puściliśmy na zastępcę prezydenta, tak puściliśmy, niejakiego pana Krzysztofa Kwiatkowskiego. Ten człowiek zaczął nam robić kocią robotę, jeżeli chodzi o tramwaj. Mieliśmy MKT. MKT świadczyło usługi tańsze o 50% aniżeli MPK. Tak. Tak sobie proszę jednak to wyobrazić. Niestety nie pasowało to, co niektórym i linię do Zgierza pan Kwiatkowski wraz z Łodzią zlikwidował i weszła wtedy 11 do Zgierza. Wtedy dowiedzieliśmy się, ile MPK bierze za wozokilometr, a ile MKT pobiera. Niedawno usłyszałam od pana Marcina Długajskiego, MKT było nieekonomiczne, bo było tańsze, wiecie państwo. Dlatego trzeba było skasować. Niedawno to usłyszałam.
Tymczasem, proszę Państwa, MPK, chociaż otrzymuje pieniądze na bieżące utrzymanie, spytam, Pani Iwono, czyszczenie torowiska to czyj zabieg powinien być? Powinno MPK z bieżącego utrzymania chyba to robić, prawda? Wygaszanie pasa torowego, niestety jest to niewykonywane. I proszę Państwa, wymiana podkładów, kiedy było? 2 lata temu, ale na przymus. Proszę Państwa, zmuszeni jesteśmy jeździć bardzo, bardzo wolno. Tramwaje chodzą celowo, z prędkością taką, że krew zalewa. Chociaż wiadomo, że tam na tym odcinku są tory wymienione, to oni muszą, bo wiadomo, że jest GPS tramwaju i jeżeli pojedzie szybciej, to GPS-em dostanie na tym, dostanie wiadomość, jak szybko jedzie na ekspedycji tramwajowej. I krew nas zalewa, że jak mamy tory wymienione od początku bloków na Kuraku, to i tak ten tramwaj jedzie wolno, żeby się nie zabił. Dziękuję. Chwila. I teraz powiem tak. Proszę Państwa, w mojej kadencji była myśl pozyskać pieniądze zewnętrzne na remont infrastruktury tramwajowej. W jakich to było latach? To był 2002-2006. No i mieliśmy to robić z Łodzią wspólnie. I doszło do tego, że tak, Łódź wystąpiła o to, ponieważ to był tramwaj regionalny, nie można było inaczej, więc Łódź opracowała projekt i pan Kropiwnicki występował w Sejmie. Wszyscy chyba pamiętacie, jak to wysiedział pan Jerzy Kropiwnicki, prezydent miasta Łodzi, pieniądze na budowę, na środki własne, żeby pozyskać zewnętrzne środki na remont całej infrastruktury tramwajowej w Łodzi i nikt nie dopowiedział, że również wysiedział dla Zgierza 40 milionów i drugie 40 dla Fabianic. O tym nikt nie powiedział. Dopiero po kontroli CBA za kadencji i urzędowania prezesa Wąsowicza okazało się, że po 40 milionów było i pan Kropiwnicki zapraszał pana Sokoła i pana Dykto do odebrania. Czy odebrali? Nie. No skądże? Pani również ma tą wiedzę, że nikt, żadna suma nie wpłynęła, prawda? Nie wpłynęła do MUG-u. I proszę Państwa, do dnia dzisiejszego nie mamy, ale pan Sokół wypromował pana Magina na wiceprezydenta Łodzi. I pan wiceprezydent Magin, krótko bo krótko, od lutego do końca kadencji, nie ma pieniędzy, pani Zdanowska, nie ma pieniędzy. A my co mamy? Wystawieni jesteśmy na pośmiewisko, tak samo Ozorków jest wystawiony, bo tramwaj Ozorków jeździ, jakby woły je ciągnęły. Dziękuję czy bardzo. Czy tak dalej ma być? Dziękuję. Proszę, tam był głos i tutaj. I później jest Staszek. Marcin Kęcz. Mam takie, tak na wstępie to współczuję pani Boberskiej, bo sobie oczekuję, że to pani Boberska z panem Kwiatkowskim to gdzieś zadawała z panem Maginem. Ale to może tylko taki... Ale znaczy, ja może jednak poprosiłabym o... Nie zamierzałabym się za dwocem, tylko o dyskusję merytoryczną, bo jak pan ujął, że ja się zadawałam, to ja nie bardzo... Zadawanie to jest współpraca, ja bym chciałabym mimo wszystko... Rozumiem, że chodzi o współpracę. Tak, polityczną. To proszę. Później się układają takie... Znaczy pytania. Bo ja tutaj słuchając Państwa, rzeczywiście słyszę wiele ciekawych przykładów na to, jak powinien działać ten system i myślę, że tutaj byśmy się zgodzili. Jednocześnie widzę pewne oderwanie od realiów prawnych i bardzo boleję, że przez to tutaj nie zostali zaproszeni choćby posłowie z Komisji Transportu, którzy moim zdaniem są tutaj dużo bardziej odpowiedzialni za stan tego, co mamy, niż choćby marszałek województwa czy radni z poszczególnych miast.
do czego zmierzam? No, choćby padał przykład, oczywiście można podać przykład tego tramwaju, który przyjeżdża do Szwajcarii. Znamy nawet z historii takie kwestie, jak choćby metro w Berlinie, jeżdżące po części z jednej strony okupowanego Berlina do drugiej. Wszystko jest do rozwiązania, to wszystko leży właśnie w kwestiach prawnych. Te kwestie prawne wyglądają dzisiaj w taki sposób, że w sytuacji, kiedy nie mamy ustawy metropolitalnej, nie możemy zarządzać systemem tramwaju podmiejskiego. Dlaczego? Bo nie ma na to pieniędzy. I tego mi brakuje właśnie w tej rozmowie. Prawny czy ekonomiczny? Tak, już mówię dlaczego. To jest problem prawny. Dlatego, że oczywiście możemy decydować, że Urząd Marszałkowski nie powinien się za to zabrać, nie powinien środków, które pakuje w Ełkę, pakować w to. Tylko proszę to powiedzieć mieszkańcom Łowicza, którzy przyjeżdżają do Łodzi Ełką codziennie, że do nich pociągi nie będą jeździć. Dlaczego się proszę odwracam, bo to jest... Dlatego, no, potrzebne są na to pieniądze. Moim zdaniem źródło to nie jest Urząd Marszałkowski, który rzeczywiście nie ma pieniędzy, bo 80 milionów złotych do dysponowania całego województwa to jest bardzo mało środków. Moglibyśmy przez lata tak naprawdę wystarać się o dotację celową z Ministerstwa Infrastruktury, o którą, no tutaj rzeczywiście to jest trochę zarzut, że organizacyjny może do poszczególnych struktur w województwie, że o to się nie postaraliśmy. Na przykład na taką trasę WZ postaraliśmy się taką dotację. Trasa WZ była częściej także sfinansowana ze środków krajowych. Jeśli chcemy tutaj tak rozmawiać no, z perspektywy, co jest tylko do zrobienia, no to no, wydaje mi się, że pod tym względem to nigdy nic nie osiągniemy. Powinniśmy przede wszystkim lobbować za tym, żeby powstały konkretne rozwiązania prawne, które także będą zmuszały samorządy do angażowania się w to w określony sposób. Dobrze. Żeby wziąć odpowiedzialność. Dziękuję za ten głos. Ja wrócę, przepraszam, na chwilę Pana zatrzymam, wrócę z tą szkodą, natomiast jeszcze jako organizator odpowiem Panu na pytanie a propos posłów. Oczywiście ich nie zapraszaliśmy, natomiast jest nazwa organizacji, huczy o tym, co robimy od kilku miesięcy. I przepraszam bardzo, no posłowie po prostu chyba umieją czytać oglądają telewizję, czytają gazety i po prostu mogą się zainteresować, na przykład podpisać petycję na stronie obywatele.decydują.pl, tam się dowiedzieć, że jest jakaś debata i tak dalej. Znaczy, jak mam być szczery, to w kwestii medialnej jest bardzo popularne dla posłów, co się chyba zgodzimy, przycinanie, otwierania różnych dróg i tak dalej. A to chętnie jeżdżą, ale to jest także pytanie dla nas, którzy używają komunikacji publicznej codziennie, dlaczego my w czasie kampanii wyborczej nie oczekujemy, żeby ci posłowie byli pytani właśnie o takie projekty. To bardzo dobra uwaga, ta konstatacja jak najbardziej. Staszek, jak bardzo rozumiem. Znaczy wie Pan, ja się absolutnie z tym nie zgadzam, co Pan mówi, ponieważ ustawa metropolitalna wcale nie jest do niczego potrzebna i przeciwstawianie interesu mieszkańca Łowicza interesowi mieszkańca Ozorkowa, czy Konstantynowa, czy Pamianic jest absolutnie nie na miejscu. Nie wiem, czy Pan wie, że w Polsce w tej chwili komunikacja autobusowa jest dofinansowana kwotą 700 milionów złotych rocznie. Bez wpływu urzędów marszałkowskich na wydawanie tych pieniędzy. 700 milionów złotych jest rocznie wydawane. Proszę Pan, ustawa metropolitalna nie jest do niczego potrzebna, bo jest wiele krajów, które nie ma ustawy metropolitalnej i nie ma. Kolega podał przykłady dosyć, jest przykład belgijski tramwajów podmiejskich, które są finansowane bez ustawy metropolitalnej. Jest są przykłady francuskie, gdzie są tramwaje podmiejskie finansowane bez ustawy metropolitalnej na terenach i po prostu twierdzenie, że trzeba mnożyć akty prawne, jeden, drugi, czekać 5-10 lat, żeby cokolwiek zrobić. Wie pan, co się stanie w 2023 roku? Skończą się pieniądze unijne dla Polski. Albo my te pieniądze wydamy do 2022 roku, albo pan będzie prawo zmieniał i pan odda do Unii Europejskiej 100 miliardów złotych. Jeśli mogę się odnieść, to różnica między tramwajem a autobusem jest taka, że generalnie autobus jeździ po ulicy. Koszt remontu, utrzymania systemu tramwajowego głównie jest problematyczny w kwestii wybudowania tak naprawdę od nowa torowiska, bo ona na dużym odcinku praktycznie nie istnieje. I to są koszty. Wie Pan, że wybudowanie tego torowiska, ja mam z budy, to jest mniej niż droga?
jeśli... znaczy są różne szacunki, pan podał to optymistyczne, okej, przyjmuję je. Tylko pan znowu nie patrzy na pewne realia. Realia są takie, że ustawa metropolitalna gwarantowała dodatkowe wpływy z PIT-u i CIT-u. I na ten sposób. Czy pan nie patrzy na rzeczywistość, że pan chce dodatkowe wpływy z PIT-u i CIT-u, gdy są zadania finansowane na poziomie rządowym? To pan nie patrzy się na rzeczy. Ja patrzę się, są pieniądze unijne, które trzeba wydać, a pan mówi, zabierzmy pieniądze z budżetu państwa i dajmy je do ustawy metropolitalnej. Znaczy, nasze państwo jest... ma sporo swoich pieniędzy, nie jest tak, że inwestuje wszystko ze środków unijnych. Środki unijne, żeby je używać, to trzeba mieć wkład własny, co tutaj padało i to jest bardzo problematyczne dla małych gmin. I taki właśnie nie jest powołanie, to problematyczne dla powołanie obszaru metropolitalnego, to jest żeby tutaj... Nie, ja po prostu jestem osobą, która się interesuje takimi kwestiami, jak nie znam. Tak, dziwnie pan wypowiada. Przepraszam, to, że ktoś ma inne przesadzanie, to nie jest kwestia... Dobrze, ale trochę mnie pani wybiła z marszu. Proszę mój górkę. Może pani nie przerywać? Myślę, że po prostu... Przepraszam. No dobrze, to może wróci pan przy następnej turze. Tutaj pan i tutaj pan. Ja to Starka, Klub Miłośników Starych Tramwajów. Czy państwa się generalnie zgadzam z tym, że nie ma co czekać na nowe prawo? Porządny proces ustawodawczy trwa. Natomiast po pierwsze jest to, że kończą się te środki unijne w perspektywie czasowej, a po drugie stan techniczny infrastruktury raczej nie nastraja optymistycznie. Myślę, że to się po prostu rozpadnie do czasu uchwalenia jakichś przepisów prawnych, nie mówiąc o późniejszym przygotowaniu inwestycji. Pamiętajmy, że w ostatnim czasie mieliśmy konieczność awaryjnego naprawy mostu w Dużomierzku, awaryjnego naprawy mostu w Pozorkowie. W tej chwili zamknięta jest linia do Pawianic ze względu na zużycie przewodu trakcyjnego na poziomie 55%, gdzie norma jest 40%, a to zużycie dzieje się nie z dnia na dzień, tylko przez kilkadziesiąt lat, tak? Przewód ma tam kilkadziesiąt lat. Pod zajezdnią muzealną w Rus mieliśmy niedawno remont torowiska, który miał obejmować tylko wjazdy do zajezdni, a skończyło się wymianą połowy mijanki, bo okazało się, że tych wielu torów po prostu nie ma do czego przyspawać. I z ziemi zaciskano kawałki szyn. Naprawdę to jest infrastruktura, po naszej stronie internetowej są zdjęcia. To jest infrastruktura, która powinna być bezwzględnie zamknięta już dawno temu. Musimy też pamiętać, że później za to jeżdżenie też trzeba będzie płacić. No, jest mit MKT, tramwajów podmiejskich, które rzeczywiście jeździły za stawki niższe niż MPK i na pewno było to łatwiejsze do udźwignięcia dla samorządu. Natomiast ta stawka niższa nie brała się jakby znikąd, tylko gdzieś no z czegoś to wynikało. Tak? Te spółki nie miały zaplecza do utrzymania torów i sieci. Te spółki nie jeździły nowymi tramwajami. MKT rzeczywiście ściągnęło niemieckie tramwaje, które są dużo lepsze. Natomiast po prostu to co się jeździły tramwaje podmiejskie, czyli wagony 40-letnie bez remontów kapitalnych, nigdy nie przeszły remontów kapitalnych. Poziom utrzymania tego taboru, znaczy stowarzyszenie przejęło wagony po tych spółkach do celów muzealnych i po prostu uruchomienie tego ponownie, to co zjechało z trasy i było dopuszczone, to naprawdę musiało przejść po poważne naprawy, żeby mogło to ponownie przejść przegląd. Także my mieliśmy naprawdę sporo szczęścia jako pasażerowie, że to mimo wszystko, że miasto wypowiedziało tym spółkom umowy, jest przewoźnik, który jest w stanie to utrzymać. Natomiast w sytuacji też, gdy nie ma szansy na wygospodarowanie z budżetu gmin ogromnych pieniędzy na cały ten projekt Polskiego Tramwaju Metropolitalnego, myślę, że warto tutaj rzeczywiście zrobić tak, jak zrobiły Pawianice, czyli ograniczyć się do samego remontu infrastruktury torowo-sieciowej, bo w sytuacji, kiedy jest zagrożone istnienie tych linii, przede wszystkim trzeba ratować infrastrukturę, a tabor, inne sprawy można później, kiedy indziej. Tym bardziej, że są kupione tramwaje niemieckie, dwukierunkowe ze wstawką niskopodłogową. Łódź teraz kupiła jedną sztukę tramwaju NF6D z Bochum, w którym miałem przyjemność teraz w nocy uczestniczyć w czasie testów. Jest to naprawdę porządny tramwaj. Bez problemu jest w stanie zapewnić wysoki standard na liniach podmiejskich, mimo że są to tramwaje używane. Także obawiam się, że jest to ten kierunek, a nowy tabor czy systemy sterowania ruchem zupełnie niepotrzebne na liniach jednotorowych
no, trzeba odłożyć na pół. A pan myśli o zasilaniu czy nic? Dziękuję Staszek, tutaj pan i później Karol. Wiecie, ja powiem tak, bardzo dobrze pan to powiedział, bo dla mnie jakby szansą dla tramwajów wokół Łodzi jest jedno. Jest zrobienie w perspektywie 18-20 odtworzenia jakby parametrów konstrukcyjnych sieci tramwajowej, czyli przywrócenia prędkości tak naprawdę 70 km na godzinę. Ja przypomnę, że tramwaje regionalne mają prędkość 30 kilka km na godzinę. Są to prędkości pociągu do Ozorkowa. Tak a propos Ełki jeżdżącej do Ozorkowa. Prędkość komunikacyjna tramwaju do Ozorkowa powinna być dokładnie taka sama jak pociągu w tej chwili. I pociągu nie może być wyższa, bo taki jest profil tej kolejowej. Nie może być, bo przejazdy są niebezpieczne. Słucham? Przejazdy są niebezpieczne. Znaczy nie, no, szczęściem akurat jeśli chodzi o transport tramwajowy jest to, że nie obowiązuje TSI, czyli wszystkie technologie, wymiany rozjazdów, wymiany sieci trakcyjnej, mocowania szyn są dużo tańsze niż w transporcie kolejowym, a równocześnie można naprawdę zrobić infrastrukturę, która będzie 25-30 lat robiła. I w tej chwili tak naprawdę wszystkie projekty odtworzeniowe, to co pani tu powiedziała o tych problemach, rzeczywiście trzeba złożyć projekty na odtworzeniówkę. Ja powiedziałam, projekt modernizacji w zależności od wariantu sieci, całej tej sieci tramwajowej, łącznie z Łodzią, tam nie była tylko przecież tylko miejskie tramwaje, to było 350 i 400 milionów złotych. Tak naprawdę około 200 milionów złotych, jak w tej chwili, czyli cała dojazdówka Ksawerów, Pawianice, Lutomierz, Konstantynów, Ozorków, ta gmina, przepraszam, nie pamiętam nazwy, gmina Zgierz, to jest zapewne około 200 milionów złotych, jakby zrobić jakby to dokładne oszacowanie, czyli już schodzimy kwotowo właśnie w tym trybie, co pan mówi. I są pieniądze i naprawdę no, możemy rozmawiać o ustawie metropolitalnej. Ja nie mówię, że ta ustawa metropolitalna, co pan mówi, nie powinna być w przyszłości. Tylko, że ta ustawa nie może blokować prac, które są do wykonania teraz, żeby w ogóle ten system tramwajowy ocalał. Ponieważ po prostu, jeśli system tramwajowy zostanie wprowadzony, jeśli się nagle okaże, że zostaną poczynione inwestycje w innym segmencie, jak ta sieć tramwajowa zniknie, to jej po prostu nie będzie. Bo odtworzenie sieci tramwajowej, to co robią teraz kraje na zachodzie, miasta na zachodzie, to są naprawdę gigantyczne pieniądze. A poza tym ja przypomnę, że tak naprawdę w tej chwili, jeśli chodzi o kupienie nowych tramwajów, bo jak będzie nowa sieć tramwajowa, to i nowe tramwaje mogą jeździć 70 na godzinę i nagle się okaże, że koszty wozu kilometrów, ilości motorniczych, którzy, jeśli tramwaj ma prędkość 15 na godzinę, a zaczyna mieć 30 na godzinę, to okazuje się, że liczba tramwajów, które są potrzebne, maleje o 40%, motorniczych o 40%, koszty są, przynajmniej niektórych składowych, a koszty motorniczych są dosyć kluczowe, jeśli chodzi o funkcjonowanie sieci. Poza tym, ja przypomnę, że bardzo dobrą rzeczą Urząd Marszałkowski Łódzki zrobił w projekcie Ełki. Projekt Ełki został zrobiony 10 lat zakupu taboru wraz z utrzymaniem. Dokładnie to samo można zrobić przy projekcie tramwajowym. Można zainwestować w wymianę sieci tramwajowej łącznie z utrzymaniem przez 10 lat w ramach kosztu zakupu usługi. Czytaj, będzie czas, żeby poczekać na ustawę metropolitalną, która określi różne jakby obowiązki różnych podmiotów. Nie rozdzielajmy, nie przeciwstawiajmy różnych pomysłów, które są w sobie. Bo naprawdę, bo to, co pan powiedział, jest akurat... Znaczy, jeśli mogę się odnieść, niemniej jednak zachodzi taka sytuacja, że nawet jeśli przyjmiemy pana tani wariant za 200 milionów złotych, to Urząd Marszałkowski ma, jeśli dobrze pamiętam, takich niestałych wydatków, czyli takich środków, które może rozdysponować jak chce rocznie do końca 60 milionów, z czego część idzie na wspieranie różnych kulturalnych wydarzeń, część, no, no wiadomo, jak to jest w budżecie. Pomaganie gmin. Tak, także właśnie co jakiś czas zakup taborów. Okej, okay. Jeśli to złączymy z funduszami unijnymi, które są już jakoś rozdysponowane, także na wyższe nie są rozdysponowane, powiedziałem, 20 tak. miliardów jest na kolejce. Które mogą być, ale nie muszą, co warto zaznaczyć. Jak się nie złoży projektów, to nie może. To, to jednak to jest stałe obciążenie budżetu województwa na przynajmniej, jak dla mnie, 6-8 lat, takie, które uniemożliwiają... W jakim wkładzie? Bo wkład własny to jest 30 milionów. Wydatki majątkowe marszałek może bez problemu poczynić. Przynajmniej wydatki majątkowe nawet bez finansowania tych przewozów. Wkład własny. Liczę na
tutaj bardziej szczegółową jednak analizę, bo spotykam się z różnymi opiniami, także zwolenników tego typu rozwiązań, którzy jednak wskazują wyższe kwoty. No ja powiedziałem pan, studium wykonalności wcale nie taki stary, to jest studium wykonalności z 2015 roku. Przypomnę, że inflacja od tego czasu jest ujemna, więc tak naprawdę te kwoty są wyższe niż są w tej chwili. Było 350 milionów 400 łącznie z bardzo dużym zakresem robót, które nie były związane ściśle z torowiskami. To były sterowanie ruchem, na przykład w Zgierzu to było kilka skrzyżowań, każde takie sterowanie ruchem to jest około 2 milionów złotych. Więc proszę nie mówić, proszę nie deprecjonować pomysłu. Znaczy, ja nie deprecjonuję, bo ja osobiście się zgadzam z wieloma, które pan powiedział, bo choćby nawet jeśli przyjmiemy, że powstanie wielki projekt przebudowy układu torowego, czy nawet autobusu alternatywy, nieważne jaki, to jest to od etapu projektu przez pozyskanie środków przynajmniej 4 lata, i myślę, że to jest ekspresowe. I właśnie pan się bardzo myli. Pan się całkowicie myli. I to jest dlatego, pan kompletnie nie orientuje się, o co pan. Znaczy, przepraszam, sam szacunkiem dla pana. Pana wiedzy, którą zapewne pan reprezentuje. Ponieważ to, co ja mówię i to, co pan wskazał, to jest dokładnie tryb, który pozwolił Polsce uratować środki na kolej w poprzedniej perspektywie. Ponieważ wszystkie sukcesy polskiej kolei, czytaj, że z Warszawy do Wrocławia jedziemy w 3,5 godziny, że z Poznania do Gdańska jedziemy poniżej 3 godzin, wszystkie projekty to były sukcesy odtworzeniówek. Czytaj tego dokładnie, odtworzenia parametrów konstrukcyjnych. Nie ma żadnych projektów, nie ma żadnych pozwoleń, wszystko się toczy w trybie uproszczonym. Tak naprawdę od momentu złożenia studium wykonalności do wyłonienia wykonawcy to jest rok czasu, żeby to wszystko zostało zrobione. Nie 4 lata na prace przygotowawcze. Pan w tej chwili nie widzi, że to jest dokładnie model, który się sprawdził na kolei. Wszystkie udane modernizacje, które zostały przeprowadzone w ostatnich latach, które zrobił Piotr Malepszak, dyrektor ówczesny w biurze PKP PLK, zostało odrozumiane w tym trybie. Żadnych pozwoleń, żadnych ocen oddziaływania na środowisko, żadnych projektów budowlanych. Między decyzją o inwestycji, a jej zrealizowaniem miało pół roku, rok, półtora. Czy jakieś tory tramwajowe w Polsce były tą metodą, tą ścieżką robione? Trzeba tą ścieżkę przetrzeć, bo to jest jedyna metoda, moim zdaniem, uratowania w szybkim trybie. Rozmawiamy jednak o kwestiach teoretycznych. Nie rozmawiamy, mówimy o praktycznych. Na kolei jest dużo trudniej. Ja panu powiedziałem, jest TSI, na tramwajach nie ma TSI. Ma pan dużo więcej decyzji, dużo większy wpływ. Pociąg jeżdżą 160 na godzinę na liniach zmodernizowanych. Gdzie ma panu tramwaj jedzie 160 na godzinę? No na kilku liniach. Tramwaj? Na kilku liniach to pociąg jeżdżą 160 na godzinę. Wszystkich właśnie zrobiono w tym trybie. No jednak jeździmy do Warszawy, jednak połowę linii jestem. Akurat linia do Warszawy jest zmodernizowana. Zmodernizowana. Wieloletnią modernizacją. Dlatego ja podaję panu specjalnie przykłady. Zrobione. Proszę zwrócić uwagę, jechał pan z Łodzi do Wrocławia? Nie wiem, czy pan zauważył, że w tej chwili pociąg jedzie godzinę szybciej niż niedawno. Przez 2 lata więc często kursowałem na tym odcinku. Pociąg w tej chwili od tego rozkładu jeździ godzinę krócej do Wrocławia. A wie pan dlaczego? Bo właśnie w tym trybie zmodernizowano odcinek Kalisz-Ostrów i Ostrów-Wrocław. Dokładnie w tym trybie. Dobrze, ja zatrzymuję tutaj tę wymianę. Proszę pana i Kamil. Dzień dobry, nazywam się Jakub Filipowicz. Tak, radny miasta Zgierza. Następnie chciałem państwa zapewnić, wprawdzie nie mam takiego uprawnienia, żeby mówić za wszystkim, ale myślę, że w tym temacie tutaj się nie pomylę i nikt nie będzie miał do mnie żadnych pretensji, jeśli w ten sposób się wypowiem, że zarówno radny, jak i pan prezydent miasta Zgierza, tak jak tutaj pani Iwona Kuberska przekazała, są jak najbardziej za tym, żeby utrzymać linię tramwajową i połączenie z miasta Łodzi. Z oczywistych względów, ja tutaj nie będę o tym mówił, że mieszkańcy Zgierza licznie dojeżdżają, pewnie każdego samorządu, każdego miasta. Zgadzam się w 100% z panem burmistrzem Ozorkowa, jeśli chodzi o kwestię, że miasto Zgierz nie będzie partycypowało w koszty, jeśli chodzi o na przykład gminę, czy gminę Zgierz, jeśli ona
nie będzie zainteresowana nakładem finansowym na remont, to może taka sytuacja się zdarzyć. Natomiast tak samo popieram rozwiązanie i myślę, że ku temu trzeba dążyć, żeby powstała, tak jak pan burmistrz powiedział, czy jakaś spółka, czy jakiś inny twór, który mógłby tym zarządzać i wspólnie pozyskać środki. Myślę, że samo wspieranie się, skąd te środki miały być, w jakiej formie, czy nie jest to dobre z racji tego, jeśli jest jakakolwiek możliwość na to, żeby pozyskać skądkolwiek te środki finansowe, to my jako samorządowcy powinniśmy skorzystać z takiej opcji i te środki uzyskać. Jeśli chodzi, proszę Państwa, myślę, że to jest też jakimś problemem, chociaż ja nie przynależę do żadnej partii politycznej, natomiast można się zastanowić, problem, który jest teraz, niewątpliwie, który się nawarstwia od wielu lat i to są zaniechania, nie tak jak tutaj kolega wcześniej powiedział i zrobił w cudzysłowie, brzydko powiem, przytyk do akurat w tym wypadku do pana prezydenta. Jest to zaniechanie wielu kadencji, jeśli chodzi o lata samorządowe, zarówno w naszym samorządzie, jak i w każdym innym, który ma dzisiaj problem. Włodarze tych samorządów dzisiaj muszą z tym się zmierzyć. Mam nadzieję, że ta walka będzie zwycięska, ze względu na to, że jest to niewątpliwie bardzo ważny temat nurtujący dla naszych mieszkańców. I myślę, że wszystkie samorządy zrobią co w ich mocy, żeby te linie utrzymać. Co do wypowiedzi pana, jeśli chodzi o buspas, nie wiem, czy pan orientuje się, jak przebiega linia tramwajowa z Łodzi do Ozorkowa przez miasto Zgierz. Są miejsca, w których ten buspas jest właściwie, wydaje mi się, niemożliwy do stworzenia, więc taka opcja na samym początku już jest spisana na straty, więc myślę, że nie ma co do głowy sobie zawracać tego typu rozwiązaniem, tylko trzeba szukać rozwiązań na zmodernizowanie tego, co jest. Tym bardziej, że tam, jakby pan wiedział, są dwa wiadukty kolejowe, które są też w fatalnym stanie. Trzeba by było to najprawdopodobniej, bo to nie należy oczywiście chyba do miasta, nie wiem, jak to jest finansowane, czy to jest pod PKP, czy to jest tak? Trzeba by było to zsynchronizować z modernizacją daleko idącą, bo to przecież nie ma możliwości przejazdowych dla buspasów i tak dalej, bo to trzeba wszystko powiększać, więc raczej to są małe możliwości realizacji. No i cóż więcej, myślę, że jak wszyscy samorządowcy i włodarze, czyli marszałek województwa, ale też przede wszystkim największy twór, czyli miasto Łódź, pani prezydent Zdanowska, będą naprawdę chcieli spojrzeć na problem, który jest teraz z perspektywy samorządu, a nie z perspektywy politycznej, to dojdą do porozumienia. Natomiast jeśli przejawem będą właśnie polityczne, to niestety takiego rozwiązania nie będzie i podejrzewam, że w przyszłym roku pozostałe samorządy dostaną wypowiedzenie umów ze względu na zły stan torbiska. Z racji tego, że są wybory samorządowe i pewnie to będzie taki finał tego wszystkiego, śmiem być optymistą i liczyć na to, że tak się nie stanie i dobro ludzi, dobro samorządu będzie ważniejsze niż te właśnie polityczne. To by było na tyle. Bardzo dziękuję. Tam się Polski Stowarzyszenie Fabrykanska. Ja chciałbym Państwu zwrócić uwagę na pewien aspekt sprawy, który tutaj jest pomijany, a który no, ma pewien związek z dyskusjami, które tutaj toczymy. Mianowicie zadam takie pytanie retoryczne. Czym, proszę Państwa, różnił się na przykład łódzkie tramwaje podmiejskie od warszawskiej kolei dojazdowej? Oprócz tego, że ona kiedyś de facto będąc tramwajem została przekształcona w sieć koleją nominalnie. No niestety, jeżeli się spojrzy na to z punktu widzenia funkcjonalnego, nie różnią się niczym. Mimo to jednak warszawska kolej dojazdowa funkcjonuje od kilku lat jako spółka, której większościowym udziałowcem jest samorząd województwa mazowieckiego. Więc
nie jest tak, że samorząd województwa łódzkiego w sposób programowy czy celowy nie jest w ogóle w stanie się w to zaangażować i tak naprawdę wielką niewiadomą tej dyskusji rzeczywiście i największym brakiem jest nieobecność tutaj albo pani dyrektor Woźniak, albo pani dyrektor Giedryś, które by mogły nam wytłumaczyć, skąd takie stanowisko z budżetu marszałkowskiego wynika. Jeśli chodzi o koszty, o których tutaj pan Marcin Chęć tak dużo mówił, wydaje mi się, że rzeczywistość jest nieco bardziej też złożona niż tutaj je widzimy. To znaczy, nie jest tak pięknie, jakby pan Stanisław Wiega chciał, że wystarczy remontować tory, no bo jeżeli tory przebiegają na przykład w Pawianicach na ulicy Zamkowej i Warszawskiej przez główną ulicę miasta, to ich remont bez remontu tejże ulicy nie wchodzi w grę, więc te koszty nam muszą być nieco wyższe. Ale z drugiej strony nie jest też tak strasznie, wydaje mi się, jak tutaj pan Marcin mówił, że samochód województwa nie mógłby na przykład, tak sądzę, choćby jednorazowo wsparć, wesprzeć gminy Zgierzchnej, gminy Ziemwiejskiej w dofinansowaniu i wkładu własnego przy tej inwestycji. Więc nie musimy od razu zakładać, że mamy, bo oczywiście każdy by chciał, żeby powstała ustawa, znaczy, przepraszam, każdy by chciał, żeby ustawa metropolitalna stała się prawnym, bo ona w tej chwili jest uchwalonym aktem prawnym martwym, to znaczy nie ma przepisów wykonawczych, te metropolie poza Śląską nie są powoływane i tak dalej. Natomiast tutaj tak naprawdę potrzebne są rozwiązania cząstkowe, no, na przykład sfinansowanie wiejskiej gminie, remontu i wkładu własnego, która ma 6,5 km toru i tego nie zrobi. No i o tym rozmawiajmy, rozmawiajmy na poziomie o wiele bardziej konkretnym. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę jeszcze na pewien tutaj aspekt, który padł w pewnej konkurencji łódzkiej komory aglomeracyjnej tramwajów podmiejskich. Wystarczy spojrzeć na mapę, żeby zrozumieć, że te sieci nie są sieciami konkurencyjnymi. Wynika to z bardzo prostej przyczyny, ponieważ linie tramwajowe do miast, które tworzą aglomerację łódzką, Bawianic, Zgierza i Ozorkowa, przebiegają przez ich ścisłe centra. Natomiast linie kolejowe w wyniku naszych zaszłości historycznych, byliśmy częścią zaboru rosyjskiego, mają przebieg bardzo często niemal absurdalny. I w przypadku Pabianic czy no, Ozorkowa, które tutaj pan mówi, że prezentuje, można co najwyżej powiedzieć, że teoretycznie te miasta posiadają stacje kolejowe, ponieważ odległość, która jest od tych centrów do tych stacji, jest bardzo duża. I to nie znaczy, że my mamy zwalczać Ełka. Tylko, że te systemy powinny za wszelką cenę być tak komplementarne, tak. Czyli tramwaj podmiejski nie dość, że pełniłby funkcje dojazdowe do wożenia ludzi do Łodzi, to również ma olbrzymią rolę do spełnienia na terenie np. Zgierza, żeby dowozić ludzi do łódzkiej kolei aglomeracyjnej. I w ramach studium wykonalności były prowadzone takie prace, na przykład tutaj pewnie pani Wyskowerska potwierdzi, że w Zgierzu rozważano, czy dawniej odnogę na osiedle 650-lecia nie przeprowadzić tego tramwaju do Ozorkowa przez tą odnogę, żeby przez Proboszczywice wracał na tą trasę i tak dalej. Były takie prowadzone rzeczy koncepcyjne, tak samo w mieście Ozorkowie, no, odległość o przedłużenie linii tramwajowej o kilkaset metrów wchodzi w grę, żeby ona dowoziła mieszkańców do przystanku Nowe Miasto, tak, który został zbudowany. Natomiast to wszystko, warunkiem zrobienia tego wszystkiego jest po prostu fizycznie uratowanie tego tramwaju przed likwidacją. I tutaj na pewno nie jest to aż takie proste, jak Centrum Zrównoważonego Transportu by chciało, ale wydaje mi się, że nie jest to aż takie straszne, żebyśmy po prostu nie byli skazani na przyglądanie się stanu degradacji. Ja muszę Państwu się podzielić taką dosyć dramatycznym przeżyciem, to znaczy ja generalnie nie jestem klientem tramwajów podmiejskich, jestem łodzianinem, ale żeby też przekonać się, z czym to się je, miałem okazję przejechać się tramwajem w mieście Zgierzu z Kuraka na Helenówek i zdajmy sobie sprawę, że ludzie, którzy są zmuszeni tym środkiem transportu podróżować, zasługują na przede wszystkim nasz największy, ale to naprawdę największy szacunek, że jeszcze to robią, ponieważ to jest coś, co uwłacza w XXI wieku godności ludzkiej. Więc sytuację, w której próbujemy tą sprawę upolityczniać, nadawać im jakieś drugie, trzecie dna, doszukiwać się, jest po prostu świadczy fatalnie o całej, powiedziałbym, pewnej klasie politycznej aglomeracji łódzkiej. No i jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Przy aglomeracjach mających taki charakter monocentryczny, z wielkim miastem i ośrodkami, które do niego przylegają, oczywiście Zgierz i Bańce to są wielkie miasta, jak na polskie realia, obiektywnie, to są duże miasta, ale nie ma naprawdę żadnego uzasadnienia formalnego, żebyśmy mieli różne sieci komunikacji miejskiej na tym terenie. Więc zakładanie spółek typu MKT, ETP nie ma sensu. Lepiej mieć tu jednego operatora,
A który przede wszystkim według jednej taryfy by obsługiwał i zapewniał taki sam standard usług komunikacyjnych mieszkańcom całej aglomeracji. Do tego też powinniśmy dążyć. I tutaj muszę się zgodzić z panem Marcinem, że to jest straszne zaniedbanie, że nie powstała ustawa metropolitalna, która by nakładała obowiązek na takich terenach tworzenia wspólnego zarządu nad siecią komunikacyjną miejską. Bardzo dziękuję. Karol, ostatni. Bo właśnie to, co pan powiedział o tej kwestii politycznej, mi się bardzo nie podoba, że władze miasta Łodzi próbują zrzucać siebie obowiązek. Ja przypomnę, że akurat odcinek od strony Konstantynowa nie jest w ogóle planowany do 2020 roku zrobienia właśnie na odcinku łódzkim, gdzie on jest w bardzo złym stanie. A ja przed tym spotkaniem znalazłem takie dosyć stare opracowanie, które pokazuje, jaki problem ma Łódź z transportem publicznym. Jest to Polska, przegląd transportu miejskiego, raport, dokument Banku Światowego, 8 września 1995 rok. I co my tu czytamy? Ano na przykład czytamy to, że w latach 90. w Gdańsku komunikacja publiczna przewoziła 152 miliony ludzi. Mogę państwu powiedzieć, że w tej chwili Gdańsk przewozi ponad 200 milionów ludzi. A Łódź, MPK Łódź woził tramwaje, łącznie z tramwajami podmiejskimi, woziły 225 milionów ludzi. Ja wczoraj daliśmy na Twittera jedyne dane dostępne, zresztą ze studium wykonalności, znaczy planu transportowego miasta Poznania z 2014 roku. Łódź wozi w tej chwili łącznie z autobusami 140 milionów ludzi. Wtedy w Łodzi jeździło łącznie z tramwajami podmiejskimi 444 miliony ludzi. Łódź jest liderem upadku transportu publicznego w Polsce. To nie jest przypadek, że ludzie z Łodzi wyjeżdżają. To jest problem, który ma gigantyczny Łódź. W związku z tym twierdzenie, że Łodzi nie dotyczy problem tramwajów podmiejskich, jest uciekaniem od odpowiedzialności władz miasta za to, jak miasto funkcjonuje. A nie funkcjonuje dobrze. Co dałem na przykładzie, przepraszam, także trochę politycznym, bo dałem przykład Gdańska, gdzie kolega pani Zdanowskiej rządzi. Czyli to nie znaczy, że ktoś robi to, co pan zresztą burmistrz tu powiedział z Alkowa. Trzeba chcieć pewne rzeczy rozwiązywać, trzeba otwierać się na dialog z innymi przedstawicielami także różnych opcji politycznych i chcieć wspólnie rozwiązać ten problem. Bo tu chodzi o to, żeby ten temat był rozwiązany. Ja to tylko chciałem pokazać, że jak to wygląda w świetle tego, jak niestety Łódź funkcjonuje dzisiaj, jakie są problemy, które stoją. Problem tramwajów podmiejskich jest nierozerwalny z problemem tramwajów i komunikacji tramwajowej w Łodzi. Ja się pana chciałem zapytać, zakład Żubosławski. Ja jestem chyba najczęściej jeżdżącym człowiekiem na tej sali i najdłużej jeżdżę. Bo jeżdżę ze Zgierza, jeżdżę do centrum miasta, jeżdżę na Księżyc, czasami jeżdżę półtorej godziny dzień w dzień. I rzeczywiście to uwłacza, tak? Natomiast, proszę? Samochód ma pan. Ona ma nawet dwa samochody, ale przy komunikacją miejską, proszę. No. I nie wiem, czy w Łodzi komunikacja tramwajowa jest taka zła. Naszym pan to oparł, bo ja jeżdżę też po Łodzi, akurat ostatnio nie jest tak najgorzej. Opieram na wynikach transportu publicznego. O ile w Poznaniu jeździ więcej ludzi niż 20 lat temu, w Gdańsku jeździ więcej ludzi niż 20 lat temu, w Warszawie jeździ minimalnie mniej, ale od ostatnich 7 lat przewozy znacząco wzrastają. W Łodzi cały czas jest spadek. Ja nawet mam dane, bo specjalnie się przygotowałem. Dobrze, ale ja się pytam pana, czy pan jeździ komunikacją tramwajową w Łodzi? Niestety tu dzisiaj jechałem komunikacją tramwajową, stałem 4 minuty na lewo skręcie. Nie mam 4 minuty stać na skrzyżowaniu, gdzie rzekomo jest priorytet dla tramwaju, jak chce prezydent Rasia Rosicki powiedział. Przepraszam. Ja rozumiem, że się państwo bardzo cieszycie z tego. Rzeczywiście jest ten problem. Ja na przykład prywatnie to zauważam, tak, że się mówię o tych systemach sterowania, które nie działają. Lepiej, żeby nie było. Tak, zgadzam się z panem w 100% w jednej rzeczy. Po prostu trzeba zrobić odtworzenie. Rzeczywiście drobny projekt, zgłoszenie wykonania robót i robił. Miasto Zgierz, nie weszło w projekt regionalny, bo
2002 czy 2003 rok, mocarstwowości się zaczęło. Tam budować na osiedle 650-lecie. Gdyby miasto wtedy weszło w projekt do swoich granic i do pracy, by to kosztowało, wkład własny by był 2-3 razy mniejszy. Rzecz dotyczy infrastruktury. Tak? Ja przepraszam bardzo, nie dlatego, że jestem pracownikiem prezydenta Donowskiej, ale uważam, że tam ta kartka jest absolutnie nie na miejscu. Rzecz nie dotyczy, akurat cieszcie się wszyscy Państwo, że prezydent Donowska wywołał ten temat. Od 25 lat, ja mieszkam od 20 lat, od 21 lat. Nie mieszkam od 21 lat w Zgierzu. Nie były czynione żadne remonty, za wyjątkiem tego kawałka przy przebudowie ulicy pierwszego i trzeciego maja. To jest odcinek. Ale w czym? Odcinek 400-metrowy. Chodzi o to, że samo miasto Zgierz nigdy nie dbało, bo myślało, że jakaś manna z nieba spadnie i doprowadzone zostały te tory do... No i będzie glejcha. Może pani nie przeszkadzać. Tory zostały doprowadzone do starej ulicy. To jest straszne. Proszę Państwa, jest jedna rzecz. Opieram się na tym, co pan mówi, tak? Bo nie muszą gminy sąsiednie kupować tramwajów, tak? Bo może być operatorem odmyka. Łódź ma rzeczywiście dużo tramwajów. Ten tabor, co jest, będzie jeździł szybciej, nawet mniej go będzie potrzeba, tak? Rzecz dotyczy remontu, to jest pierwsze, wkładu. I ja sądzę, że przy jakiejś dotacji rządu, to naprawdę ten wkład 15 plus tam, nie wiem, 5%, za 10% to by sobie te gminy poradziły, za wyjątkiem tych małych typów. Natomiast druga rzecz, to jest później, no niestety, no, trzeba płacić za wozokilometr, tak? I to jest problem tych małych gmin, tak? Po zamku sobie poradzi, zgierz sobie poradzi. Natomiast te 8-10 kilometrów, przez które przejeżdżają gminy, kto to opłaci? Bo to są pieniądze bardzo porównywalne do wkładu jednorazowego na zrobienie torowisk. Znaczy ja powiem tak, od siema pan rację, bo pan, ale ja się cieszę, bo pan wybiega trochę bardziej do przodu. Nie, to ja proszę pana, chciałbym, żeby ten problem był załatwiony. Tak, ale to jest... Bo to, że była radna, się cieszę, że rzeczywiście MKT jeździło dwa razy taniej. Bo nie było remontów to. Nie jeździło z trusrami, tak? Znaczy nie, no nie było amortyzacji. No, ja dam przykład. Przewozy regionalne, jak miały stare N57, 35-letnie, miały pociągowy kilometr za 16 zł. W tej chwili, jak zaczyna się pojawiać nowy tabor, który go utrzymanie kosztuje dużo drożej, to przewóz regionalny musi być za 26 zł. No dobrze, my nie mówmy o tym, bo zaraz będzie tutaj ta mocarstwowość, tak, do Zgierza, do Ozorkowa, może mówię, jeździć najdalsze pesy, na których ani miasto Ozorków, ani miasto Zgierz nie będzie stać, a przede wszystkim nie, otóż pana nie będzie stać na wozokilometr, bo jest takie było. Ale ja nie mówię, ja w tej chwili mówię o pociągach N57, jednak jest różnica między pociągiem, gdzie za sam dostęp do infrastruktury PLC się płaci 5-6 zł, a w tym momencie ta infrastruktura jest praktycznie bezpłatna. To, że rzeczywiście na te, że stawki za tramwaj niskopodłogowy nowoczesny są od paru nastu do 25 zł. Takie są MPK bardzo zróżnicowane te stawki. One są strasznie zawyżone, ale rzeczywiście za takie stawki MPK jeździ, za takie się rozlicza z miasta. Proszę Państwa, także to nie jest tak, tylko że te stawki uwzględniają koszt zakupu taboru. Państwo, nie mówmy o zakupie taboru, jeżdżę codziennie. Tak. A tutaj tabor jest za 80% z utrzymaniem. Czasami mam 3-4 przesiadki, nie wiem, jestem w 5-10 tramwajach. Naprawdę ten tabor, co jest ten niemiecki, ten nawet jeszcze stary, przyjęty przez MKT, jest zupełnie wystarczający. Tory trzeba wrzucić. Ale jeszcze ja przypomnę, a propos tego, co pan tutaj... Jedno zdanie. Ja dam Państwu przykład nowej sieci tramwajowej, o której tu akurat nie była mowa. W Turcji jest takie miasto Konya, które jest dwumilionowe, zrobiono nową sieć tramwajową i właśnie nie było ich stać na nowy tramwaj i wprowadzono właśnie stare używane niemieckie. Ale MPK ma i tak będzie MPK operatorem, nie będzie miał zarządzę nikt inny operatorem. Tramwajów jest potrzebny, spory trzeba zrobić, ludzie. Natomiast dosłownie już z mojej strony na zakończenie, ja tutaj też bardzo z pańskim zdaniem
bardzo poważnie wybrane pod uwagę, jeżeli mówimy o tworzeniu, to tutaj mówimy o bardzo szybkiej procedurze, bo ja sobie tak bardzo wstępnie szacowałam, gdyby to była nowa inwestycja, pewnie faktycznie same pozwolenia byłoby to ze 2 lata, o ile. Natomiast już zrobiłam ostatnie zdanie z mojej strony w tym momencie, bo mówię, bo za bardzo mnie też martwiło, zresztą przy szeregu innych spotkań, w których akurat wielokrotnie miałam ostatnią okazję uczestniczyć, też jak tutaj pan Arkadiusz poruszył kwestię, że już może naprawdę pora przestać przerzucać się tą odpowiedzialnością, kto co kiedy źle zrobił, bo dobrze wiemy, że to są naprawdę te zaległości kilkudziesięcioletnie i one są i po prostu już są, trzeba przyjąć te wiadomości, że jest stan taki, jaki mamy na ten moment i starać się coś wspólnie zadziałać, tak jak pan radny Babicz też tutaj poruszał ten materiał, bo nie ma już sensu naprawdę rozważać po raz setny, kto w tym roku zawinił, tylko starać się rozwiązać ten temat, no, moim zdaniem strony. Jedno zdanie. Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy tak jest opracowanie, które się, jak Pani mówiła, miało być na koniec roku tutaj. Tylko opracowanie trzeba przypilnować się, żeby to opracowanie dotyczyło remontu istniejącej sieci. Koniec kropka. Bo z tego opracowania z nowym wyjdą wiadukty, tunelem, no to za 3 miesiące powiedzą, nie mam nic. Tak jak Pan powiedział, gdzie tutaj współtworzył tę koncepcję, ja również zapoznawałam się i to faktycznie jest taki bardzo rozbudowany, prawda? Ten model, ten projekt. I tak jak Pan doskonale czytał, że nie zna tematykę i podkreślał, to właśnie to zapewne się uprościć na zasadzie otworzenia i te koszty maksymalnie ograniczyć, bo wiadomo, że te koszty tutaj są już barierą. Proszę Państwa, dwa ostatnie głosy. Nowa Łódź i Karol na koniec. I ja chcę też skomentować to, co tam. Ja uważam, że jestem tak bardzo optymistycznie, że bez związków metropolitalnych my nie będziemy mieli dobrze sprawnego tramwaju podmiejskiego i nie dlatego, że prawo nie pozwala, że tego się nie da zrobić, tylko po prostu władze i miejskie i wojewódzkie nie chcą, nie ma takiej woli politycznej, bo gdy była wola polityczna, to można byłoby od razu zrobić, można byłoby do NPK dołożyć wkład własny Urzędu Marszałkowskiego, wtedy to byłaby spółka już nie tylko łódzka, ale i również wojewódzka, wkład własny dołożyć ościennych gmin i miast, żebyśmy mieli taką wspólną, jedną, takie było tutaj wspomniane, spółka, która by tym i zarządzała i mogłaby też inwestować, jeżeli do tego momentu, kiedy nie powstanie związek metropolitalny, no bo bez tego się nie obejdzie, bo musimy niestety stworzyć te związki metropolitalne po to, żeby zmusić włodarzy do negocjacji i związki metropolitalne muszą być na takiej zasadzie, że budżet ograniczy się gminą, żeby ten związek miał czym zarządzać, miał jakiś kapitał i żeby mógł inwestować, bo w innym wypadku to nie działa. W niektórych, jak to czytałem, to kiedyś czytałem, w Niemczech niektóre związki właśnie tak mają, że gminy, które nie dokładają się, mają odbierane bardzo dużo rządowych tam dotacji i również środki, dlatego to jest potrzebne. My moglibyśmy mieć sprawny tramwaj, ale musi być ta wola polityczna i chęć. Tak jak było tutaj powiedziane, tu pan Marcin mówił, że to są kolosalne pieniądze, tutaj mamy opracowanie i właśnie politycy, oni tak gdzieś usłyszeli od kogoś tam o jakieś wielkie kwoty, tam ktoś mówi, miliard kosztuje tramwaj, żeby zrobić do Ozorkowa i to tak później media to biorą, one o tym piszą, a nikt o tym nie wie, że to są te małe kwoty, bo po prostu nikomu się nie chce, tak? Przyjdzie jakiś urzędnik, powołuje, gdzieś tam usłyszałem w mediach, że to jest miliard, tak? I później wszyscy operują. Dzisiaj widziałem, jak właśnie Instytut Spraw Obywatelskich udostępnił pismo otrzymane od wiceprezydenta Łodzi, który pisze, że ta debata nie ma sensu, bo nie zamierzają likwidować. I w tym momencie zastanawiam się, to kto rządzi tym miastem? Prezydent miasta Łodzi, która pisze do ościennych gmin, że chce jednak zlikwidować ten tramwaj i proponuje zrobić elektryczny autobus, nie wyliczając w ogóle, bo i PR-owcy, którzy to najprawdopodobniej przygotowali, że takie ekologiczne, także będą ze smogiem walczyć, żeby te tramwaje, te autobusy elektryczne, to nie policzyło sobie, że tam nie ma miejsca. Mieliśmy torowisko do Aleksandrowa, tam obecnie jest ścieżka rowerowa i chodnik. Tam nie ma możliwości, tak jak Pan tutaj wspominał, żeby te autobusy się mijały. Ale gdyby była tylko chęć polityczna, gdyby ta spółka miała i wkład własny Łodzi tutaj i Pabianic,
to można to prawnie załatwić, że Łódź troszkę by dopłacała jakby do tego biznesu, ale trzeba by policzyć ile osób, i to nawet są dane, tak wiadomo, że pełno osób jeździ tym tramwajem z Pabianic. W momencie, kiedy zlikwidujemy tramwaj, a ten autobus będzie stał w korku, to co oni wybiorą? Autobus, który będzie stał wspólnie z innymi autami? Nie. Przerzucą się na samochody. To skutkuje tym, że do Łodzi będzie jeszcze więcej osób poruszało się najgorszej jakości samochodami, które będą powodowały zanieczyszczenie powietrza. Czyli będziemy oddychali jeszcze gorzej. To jest wiele aspektów, które można szybko załatwić, ale wystarczy chęć polityczna. Chęć przede wszystkim, dlatego to jest też nasz obowiązek, żeby zmusić władze Łodzi. Chciałbym jeszcze dodać, że Łódź również powinna dołożyć się do łódzkiej kolei aglomeracyjnej, bo łódzka kolej aglomeracyjna działa bardzo dobrze, ale nie jako kolej aglomeracyjna, a kolej regionalna. Na samej takiej Redkinie powinniśmy mieć dwa przystanki, na Korolewie i na Smulsku. Bardzo dobre opracowanie przygotował profesor Jacek Wysołowski, też jego studenci to opracowali, więc wszystko jest dostępne. Urzędnicy mogliby korzystać, tylko muszą chcieć. Dziękuję, dziękuję. Karol? Jeszcze na koniec chciałem taki koncyliacyjnie, podsumowująco, wychwytująco powiedzieć. To znaczy tak, wola polityczna, uzupełnienie tramwaj jako uzupełnienie łódzkiej kolei aglomeracyjnej i właśnie trzeba przekonać Urząd Marszałkowski do tego, że tramwaj pomoże łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Chcę powołać się na przykład modelu Karlsruhe. To jest model, który w przypadku Łodzi nie możemy go zastosować, bo są inne szerokości torów dla tramwajów i dla kolei, ale w Karlsruhe zrobiono coś takiego, że tramwaje jeżdżą po mieście jak tramwaje po ulicach, po placach, po rynkach, po czym na rogatkach centrum wyjeżdżają na tory kolejowe i jadą nawet 40 km od miasta, dzięki czemu zwiększyły się wielokrotnie przewozy, dzięki temu, że ludzie z miejscowości oddalonych o Karlsruhe nawet w promieniu 40 km mają możliwość bezpośredniego dojazdu do centrum miasta i wysiągnięcia pod uniwersytetem, pod rynkiem. I w tym modelu, oczywiście biorąc pod uwagę to, że są inne szerokości torów, ale właśnie docelowo, przedstawiając Urzędowi Marszałkowskiemu, że tramwaj wydłużony do przystanku Ozorków Nowe Miasto, czy lepiej dosunięty w Pabianicach do dworca kolejowego, może stanowić coś, co zachęci kogoś ze Zduńskiej Woli, Sieradza, Łowicza do pojechania pociągiem, bo w Zgierzu wygodnie się przesiądzie i dojedzie na Helenówek tramwajem w ramach jednego biletu, w ramach jednego zorganizowanego systemu, również taryfowego. I teraz na koniec taka przypowieść, może nie do końca odnosząca się do tego, co konkretnie, o czym to mówimy, ale dobrze obrazująca podejście. Jest coś takiego jak bilet Euronysa, który jest ważny w Niemczech, Polsce i Czechach, na styku tych trzech krajów. I była wielka zagwozdka, co zrobić, jak poszczególne samorządy z trzech krajów mają się rozliczać. Był problem, że może to będą rozliczenia międzypaństwowe poprzez Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a bilet musi być zintegrowany, uznawany w przewoźnikach transportu publicznego w trzech krajach. I znaleziono takie rozwiązanie. Kto sprzeda dany bilet, ten ma 100% przychodu z jego sprzedaży. I nikt się nie rozlicza i nie zastanawia, że mi tu brakuje eurocenta, a mi korony, a mi grosza, bo chyba za słabo na tym wyszedłem. Chodziło o stworzenie sprawnego rozwiązania łatwymi środkami. I tą opowieścią chcę zaapelować o to, żeby czasem w Polsce pomyśleć o tym, że może nawet Łódź troszeczkę przepłaci, ale będzie miała ogromny zysk w postaci tego, że setki samochodów nie wjadą do miasta, a niestety licząc w Excelu wszystko w tabelkach, to nie wychodzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, a ja mogę jeszcze słowo? Nie. 20:35. Ja Państwu bardzo dziękuję za przybycie i zachęcam do wzięcia petycji, które tutaj są na stolikach i zbierania podpisów i też promocji petycji na stronie Obywatele Decydują.pl. I zapraszam za miesiąc, trzeci wtorek miesiąca na następną debatę. Jeżeli ktoś jeszcze nie wpisał na listę, to bardzo prosiłabym o to uczynić. Bardzo dziękuję.